Państwo, to co mnie dzisiaj najbardziej fascynuje, to taki pewien, jak mi się wydaje, ale może jest to tylko pozorny rozdźwięk pomiędzy naszym głównym tematem spotkań i programu, czyli rzeźba w przestrzeni publicznej, a dokonaniami naszych dzisiejszych gości i prelegentów, ponieważ jak sądzę w znacznej albo nawet w znaczącej części Państwa działanie, twórczość oscyluje wokół właśnie działań performatywnych, działań, które są interwencjami mniej bądź bardziej trwałymi i mieszczą się, tak sądzę, może za chwilę zostanę wyprowadzona z tego przekonania, że dzisiaj będziemy obcować przede wszystkim z przykładami twórczości, sztuki publicznej, która powinna być przez nas definiowana jako sztuka w interesie publicznym, jako community art, czyli przede wszystkim bazująca na pewnego rodzaju relacjach, w takim przekonaniu, że artysta i sztuka są w stanie te relacje budować, pobudzać i bardziej przenosimy się tutaj w kierunku właśnie, tak jak powiedziałam, tych pewnego rodzaju interwencji i pewnych działań wspólnotowych, niż w kierunku sztuki w takim jej rozumieniu i definiowaniu modernistycznym, czyli odchodzimy od dzieła jako artefaktu, odchodzimy też, a przynajmniej mocno redefiniujemy pojęcie autorstwa. To autorstwo jest zdecydowanie bardziej rozproszone i jakby podzielone. I wydaje mi się, że w kontekście właśnie naszego punktu założenia, który tutaj Orońską nam założyło, czyli poszukiwania odpowiedzi na to, jakie miejsce rzeźba jako obiekt powinna i może w przestrzeni publicznej pełnić nadal, Państwa refleksje będą niezwykle inspirujące i nie wiem, czy w trakcie już wykładów, ale może podczas naszej podsumowującej dyskusji, bardzo bym prosiła też o takie odniesienie się wprost do tej bardziej tradycyjnej formy rozumienia sztuki w przestrzeni publicznej, jako właśnie tych obiektów rzeźbiarskich, które chcemy implementować w tkankę miasta, wsi, pejzażu, krajobrazu. Na ile są to wyzwania wprost odpowiadające współczesnym potrzebom, współczesnej wizji świata i społeczeństwa i roli sztuki, w ogóle definicji tej sztuki, bo Marek Krajewski w tym takim swoim bardzo ciekawym tekście, który pewnie wszystkim nam jest znany, w którym dokonywał takiej próby typologii sztuki publicznej, powiedział wprost, w sposób trochę prowokujący, że właśnie tego typu działania oparte na wspólnotowości, na relacjach, właściwie nie są sztuką. Broń Boże, nie było to stwierdzenie, które miało dyskredytować tego typu działania, ale właśnie miało zdecydowanie różnicować ich charakter w odniesieniu do tego, co zwykliśmy tradycyjnie wiązać z pojęciem sztuki publicznej, sztuki w przestrzeni publicznej. Także ja otwieram to dzisiejsze spotkanie z dużym takim, powiem kolokwialnie, apetytem na to, co usłyszymy i do jakich wniosków w kontekście programu rzeźba w przestrzeni publicznej, do jakich wniosków nas te dzisiejsze wystąpienia doprowadzą. Kamilo, czy ciebie słychać? Kamili nie słychać. No to właściwie w tej chwili ja powinnam oddać głos Kamili, która powinna zapowiedzieć naszego pierwszego prelegenta. Zrobię więc to pokrótce i szybko sama. Można, tak przepraszam, przyszło mi do głowy, że też przez telefon po prostu można się połączyć. No, ale tak, to, i możemy... No.
Kamilo, to może zróbmy taką próbę. Ja w tej chwili do ciebie dzwonię i ustawię ciebie na głośno mówiącą, żeby oddać ci mimo wszystko głos w tej naszej dyskusji. No już do ciebie dzwonię. Czy możesz odebrać? Będzie to podwójnie zdalne połączenie. Halo, halo. Poczekaj, poczekaj, już cię ustawiam na głośno mówiący tryb. I mów. Dzień dobry wszystkim. Postaram się zrobić coś, może w trakcie przerwy. Natomiast teraz tylko szybko zapowiem Krzysztofa Szmierblisa, który jest artystą i kuratorem, a z wykształcenia historykiem sztuki. W przeszłości był aktywny w eksperymentalnej grupie Akademia Ruchu. Był też kuratorem przez szereg lat w Galerii Studio w Warszawie. A obecnie jest stale i obecnie prowadzi działalność książkową w postaci akcji artystycznych z udziałem lokalnych społeczności, z których najbardziej znane jest muzeum społeczne. I jeśli chodzi o temat wystąpienia, są to formy działania, udział lokalnych społeczności, funkcja miejsca twórcza i integracyjna sztuki w przestrzeni publicznej. Zapraszam. Ja dziękuję, Kamili. Jeszcze mam tylko pytanie do Państwa, bo po mojej stronie ekranu dochodziło do takich niezbyt przyjemnych spięć dźwięku. Czy to było również słyszalne u Państwa? Czy też ten tryb przez telefon jest w miarę akceptowalny? Tak, jest niespowodliwy. Było słychać, było to zrozumiałe, ale rzeczywiście nachodziły na siebie dźwięki. Było dość uciążliwe. No dobrze, to Kamilo, to ty w takim razie działasz w tej chwili bardzo intensywnie, ramię w ramię z panem z CRP, żeby ewentualnie usunąć te problemy techniczne, a ja już oddaję głos naszemu pierwszemu. Proszę, aby pani Kamila zadzwoniła do mnie, spróbuję przez telefon pomóc. Dobra. No, szczerze żałuję, że nie będzie Kamila słuchała tego, co mówię. Czy ja mam nacisnąć swoją ikonkę, żeby być widocznym, czy wszyscy mnie widzą i nie ma problemu? Bo okej. Okay. Widzimy. Widzicie mnie. Cieszę ja się. Widzę. Dobrze, to na początek może posłużę się takim tekstem, który musiałem wysłać do pań kuratorek. To jest abstrakt mojego wystąpienia. A więc zapisałem mniej więcej tak. Skupię się na przedstawianiu wagi działań w przestrzeni otwartej, które dają szansę spotkania z innym językiem kontaktu publiczności nieprzygotowanej, przypadkowej, często bez rozwiniętych kompetencji do odbioru sztuki współczesnej prezentowanej w wypreparowanych w przestrzeniach galerii. Przedstawię przykłady swoich akcji, poczynając od tych z początku wieku, no w zasadzie z końcówki zeszłego wieku też trzeba by to... przedstawię przykłady tych akcji, przepraszam, bo posługuję się telefonem właśnie, żeby... które były interwencją przestrzenną w postaci wielkoformatowego napisu i działań łączących się w moim przekonaniu z ideą formy... Cześć Jarek. Cześć. Działań... łączących się w moim przekonaniu z ideą formy otwartej, takich jak tania telewizja, telewizja osiedlowa czy muzeum społeczne, czyli działań, które w zaprojektowanych strukturach dają głos lokalnym uczestnikom, ujawniają kulturowe bogactwo miejsca oraz inicjują lub wzmacniają procesy integracyjne. To jest o tyle istotne, że ja bardzo szeroko traktuję pojęcie tej formy, że często tą formą może być po prostu tymczasowe studio ustawione na podwórku, może być to stolik z potykaczem zapraszającym do udziału w akcji i tak dalej. To potem mam nadzieję, że w dyskusji to sobie wyjaśnimy. Omówię też projekty architektur działających na rzecz wspólnoty pod nazwą Bezinteresowna Przestrzeń Miejska, prezentowanych podczas kilkudniowych akcji oraz realizacji fizycznej pod nazwą Piazza przy ulicy Lubelskiej. Przedstawię także, jeśli czas pozwoli, wielowątkowe działania, warsztaty, instalacje
z częścią performatywną. One były na różnych festiwalach, też w Białymstoku, jakby taki, jako taki jako pokłosie Muzeum Społecznego. No, generalnie działania te mają według mnie tworzyć przestrzeń życzliwego kontaktu, wspólnoty i współpracy. Są więc przeciwko utrwalonym chyba jeszcze w XIX wieku przekonaniom, że wartości najlepiej, a czasami jedynie realizuje się w kręgu rodziny, natomiast w przestrzeni publicznej panuje konkurencja. No, taka liberalna, kapitalistyczna, jakbyśmy ją nazwali, która usprawiedliwia w pewnym sensie brutalność relacji. Może pokażę Państwu teraz pierwszą rzecz, która no, dla mnie jest istotna, ponieważ to jest bardzo, bardzo znana praca Akademii Ruchu. Muszę się wrócić. O. Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej. To jest pierwszy etap akcji. Przygotowywaliśmy transparent. Przepraszam, ale nie widzimy. A, bo nie nacisnąłem share ekran. No to właśnie, dobra. Teraz wróć na Zoom. I bardzo dobrze. I teraz gdzie to będzie ten share screen? Dobra. Już. Jest, tak? Dobra. No jeszcze raz, jest to moment rejestracji Solidarności. Przed sądami należnie stoi wtedy Świerczewskiego, stoi tłum ludzi, jezdnia jest tylko wolna. No to rejestracja opóźnia się z jakichś niejasnych powodów. Po czasie dowiedzieliśmy się, że tam strona rządowa próbowała wcisnąć jakiś punkt, który w zasadzie likwidował niezależność związku. No i Wojtek Krukowski proponuje nam, żebyśmy jakoś się odnieśli do tego i pokazali urzędnikom sądowym i wszystkim, którzy tam przebywają, co jest napisane na tym budynku co to znaczy właściwie. To jest pierwszy etap. Okazuje się, że no jesteśmy troszeczkę jakby jeszcze no nie w pełni profesjonalni i widzimy, że transparent z powodu małej ilości kijów zwisa, jest nieczytelny, a nie możemy go opuścić, żeby podtrzymywać brzeg, bo wtedy będzie zasłaniany przez ludzi stojących. Jakby. No więc pojawia się koncepcja, żeby wejść na górę, na dach sklepu. Znaczy przez sklep wchodzimy, czy może przez pralnię, już nie pamiętam. W każdym razie negocjuję z paniami, żeby to było możliwe. I co jest bardzo ważne, dołączają do nas cywile. Nas tam było ze 4 osoby chyba. Dołączają cywile, którzy podtrzymują tą górę tego transparentu. No i to właściwie to jest to działanie kontekstowe, o którym tu chciałem wspomnieć, bo ono też... No, jak cała działalność, praca w Akademii Ruchu wywarła niewątpliwie wpływ na moje późniejsze działania, zwłaszcza te, którymi się zająłem w warunkach już trochę słabszej aktywności teatru, kiedy Wojtek przytłoczony tą ilością obowiązków związanych z dyrektorowaniem CSW, a później jeszcze dołączyła się do jego choroba. To był 97 rok, to jest akcja wykonana w ramach wspólnych działań Akademii Ruchu i Komuny Otwock. Wtedy ja to zaprojektowałem. Właśnie tu problem rozproszonego autorstwa. Tak? Ja to zaprojektowałem, byłem też tego producentem. Tytuł to Paweł Stańszewski z komuny Otwock. Tutaj Państwo widzicie jakby takie niby zasugerowane biuro i na tej tablicy są tematy, na które operatorzy siedzący za stołami tłumaczą. To jest z tyłu mamy pomnik Prusa.
No i przed każdym z operatorów stoi karteczka, tak Bristol z tymi tematami. Ja tłumaczyłem na temat sztuki współczesnej, a piramidy zwierząt Katarzyny Kozyry w szczególności. Grzegorz Laszuk tłumaczył na temat przejęcia terenów Portu Praskiego przez firmę Elektrim. No i muszę Państwu powiedzieć, że ten rodzaj, przynajmniej ta aranżacja i ten rodzaj kontaktu z ludźmi był bardzo ważny i jakby no, pierwszy raz widziałem osoby, które podchodziły do tego stolika i były jakby, ja nie wiem jak to nazwać, ale chyba w jakimś rodzaju w transie, bo one spotykały się z czymś, co jest, z czym jeszcze nie miały do czynienia, tak? To jest 97 rok. Tutaj to jest slajd, ja tworzyłem takie rezydence, zapraszałem kolegów artystów, żeby tworzyć jakieś wspólnie jakieś działania i ich zestawy w określonych punktach miasta. To było na początku wieku, było takie, coś takiego na Mariensztacie i też na Rogu Grenadierów i Grochowskiej w 2003 roku. Tam między innymi zaprosiłem Mariusza Maciejewskiego, który pokazał swoją akcję, Janusza Bałdygę, który robił bardzo taki mocny performance wśród publiczności, która się tam pojawiła i okazało się, że w dużej części jest, nie powiem rosyjska, ale ruskojęzyczna, tak? Bo to są różne te, no to, związana z handlem na stadionie dziesięciolecia. Ja na koniec, jak już zapadł wieczór, oprócz jeszcze kilku innych akcji, pokazałem coś takiego, co się nazywało Pieśń Widnokręgu albo wykład o niechęci do barwy narodowej ilustrowany slajdami i tańcem. No oczywiście ten wykład miał właściwie przedstawić taką tezę, że im jakaś idea jest bardziej toksyczna, szkodliwa dla wspólnoty, dla jej otwartości, dla wartości demokratycznych, to tym chętniej jest ona pakowana w barwy narodowe, żeby działać podprogowo wręcz na odbiorcę. Nie mówiłem oczywiście tylko o tych jakby złych rzeczach, ale także podawałem przykłady takiego, no, takiej twórczej inwencji, no bo znak lotnictwa to jest po prostu polskiego, to jest ułożony z naszych barw narodowych, został wymyślony przez, zaprojektowany przez lotnika, który przyleciał z Lwowa podczas walk z Ukraińcami do Warszawy, żeby prosić o pomoc. On sam to zaprojektował i to jest taki... Czyli mówiłem o wielu rzeczach, ale też zwracałem uwagę na takie kwiatki, prawda? Czy takie? No, czy może takie, że to nie jest zdjęcie nie z Grenadierów, tylko z Kordegardy, bo nie mam dobrego zdjęcia, ale tutaj chodziło mi o tą partię chłopską, która przejmuje jakieś takie typowo feudalne, folwarczne stosunki w swoim wnętrzu, tak? No i to było ilustrowane tańcem. Tańcem, który był do takiej bardzo ekstatycznej muzyki Maorysów, Polinezyjczyków, Tewaka. No, ja może bym zacytował ten wiersz, bo z poezją będziemy tu jeszcze mieli, mam nadzieję, do czynienia, ale na początku tego takiego małego show'u ja i tego wykładu a kapella wygłaszaliśmy taki wiersz Polinezyjczyków migrujących, tak? Tu chodziło trochę o to, że oni wyruszali ze swoich macierzystych wysp, nie znając punktu docelowego. Ojczyzną, wspólnotą byli oni. Te załogi tych grupy łodzi, które udawały się w jakimś jednym kierunku, w jednym celu. No i Państwo mi wybaczą, ale no, uważam, że jeśli coś jest ważne, no to tak, to byłoby z 5 razy tylko wykonane, ale proszę mi wybaczyć trochę nadmiar aktorstwa.
drży gotowa do działania rękojeść mego wiosła sterowego, mego wiosła zwanego kautu kiterangi, które kieruje w stronę ledwo dostrzegalnego widnokręgu. W stronę widnokręgu, który wznosi się przed nami. W stronę widnokręgu, który zawsze się cofa. W stronę widnokręgu, który stale wabi. W stronę widnokręgu, który wzbudza niepewność. W stronę widnokręgu, który budzi strach. Widnokręgu o nieznanej mocy. Widnokręgu dotychczas nieprzeniknionego ku obniżającemu się niebu w górze, ku rozszalałemu morzu w dole. Na przekór nieprzetartemu szlakowi musi podążać nasz statek. No nie wiem, czy nam się to udało zrobić, ale jakoś tam próbowaliśmy się odnieść do tego zespołu, tego i tego kompleksu patriotycznego i czym właściwie ta wspólnota, ten naród mogłyby być. To jest kolejne działanie, takie też z tego samego roku. Ono się nazywało Francuska Poezji. To było wykonane we współpracy ze środowiskiem literackim Staromiejskiego Domu Kultury, którym jakby kierowała w pewnym sensie Beata Gula. Teraz zresztą zwolniona niedawno z tegoż. I to były dość duże litery, wycięte z takiej plastikowej tektury, tekpolu, i ja tam napisałem, znaczy nie wiem, czy to można nazwać wierszem, ale chciałem, żeby każde słowo coś znaczyło i żeby można było go dopiero odczytać w całości, jak się przejdzie całą francuską. Te słowa były mniej więcej takie. Oddech naprawy trwa raz, w dużej odległości od siebie. Tam wtedy był jakiś poważny konflikt w sprawie projektu remontu ulicy Francuskiej. No, co wyszło, rzeczywiście otrzymaliśmy jakąś pseudoparyską uliczkę bez wydzielonych pasów dla ruchu rowerowego na przykład. No ale tak, tutaj może to jest istotne, jeszcze się cofnę do tego, istotne były ta rezydencja na rogu Grochowskiej i Grenadierów, ponieważ ja wtedy trafiłem na podwórko, które moim zdaniem jakby uleciała z niego dusza, taka wspólnotowa. To było podwórko, gdzie z jednej strony były kamienice takie socrealistyczne, tak, budynki socrealistyczne w Grochowskiej. Po stronie Sielnickiej były normalne czynszówki. Tutaj było, z tej strony były takie różowe, postmodernistyczne cudo, a tutaj mniej więcej, jakby ja patrzę się od tej strony, stał taki blok typowy z lat 80., o którym mi jeden z uczestników powiedział, a panie to budowali dla SB, ale nie przyszła Solidarność, no i nie zdążyli dać. No. I tutaj zbudowaliśmy takie studio jakby na podwórku, jeszcze w trakcie pisania napisu, który głosił Tania Telewizja, codziennie po 21:00, tak? Podeszła do nas grupka takich młodych metali, no i zrobiliśmy już z nimi pierwszy wywiad, tak? To jest środowisko, które jak każda subkultura młodzieżowa też dużą wagę przywiązuje do estetyki. Sami też projektują swoje koszulki bardzo często. Się okazuje, że jedna koleżanka rysuje, no to następnego dnia przyniosła swoje rysunki, trochę katastroficzne, trochę punkowe. To jest jeden z uczestników, bo działało to w ten sposób, że ja codziennie wieczorem puszczałem jakby na jednej ze ścian tego studia, której Państwo nie widzą, puszczałem takie newsy z podwórka i okolicy. No i okazało się, że to miało taki efekt kuli śniegowej trochę, że jak ktoś coś powiedział, to ktoś coś chciał skomentować, jak ci młodzi pokazali swoje
pracę, to potem przed tym blokiem, o którym tu opowiadałem, zaczął stać młody człowiek z wielką teczką, z pracami jakimiś, to go też zaprosiliśmy, żeby był w takiej części kulturalnej naszych newsów. No tak to, to jest jeden z uczestników, pan Miłkowski, skrzypek amator i też rysownik amator, to jest jego autoportret, dużo też rysował takich portretów patriotycznych, Piłsudskiego na przykład. To jest wieczór finałowy, tutaj grupa młodych ludzi, którzy się jakoś tak przyswoiła, zaczęła, namalowała księgę otwartą i prawa, które rządzą ich dzielnicą. Ale mówiące o solidarności, o tolerancji, naprawdę bardzo takie i wspieraniu się. A tutaj widzą Państwo ten ekran. To był ekran do tylnej projekcji. Też podczas tego finału zagrał pan skrzypek, pan Miłkowski, który mówił, że no, on teraz pracuje fizycznie i tak ma te twarde ręce, że się wstydzi grać. Ja mówię, ale no może by pan zagrał jako cień. On mówi, dobrze. Ja tam podświetlony jako cień grał Serenadę Gounoda. A na tym ekranie wyświetliliśmy jakby zbiorczy materiał, taki skomasowany z 5 dni akcji, 30-minutowy film. No to tak to wyglądało. To jest redakcja na Komiczówce przed najdłuższym blokiem, jaki tam jest przy ulicy Konrada 10. Oczywiście też się znalazła grupka blokersów, którzy nam pokazali swoje różne ciekawe, odkryte miejsca, gdzie też w spokoju sobie wielkiej blaszanej hali malowali. Naprawdę to bardzo plastycznie bardzo działało. To było monumentalne malarstwo sprayowe. Tak, tutaj klip zrealizowaliśmy na ich życzenie, czyli parkour taki. To jest emeryt, który podróżuje w National Geographic. Tu młody człowiek przyniósł serię swoich zdjęć czarno-białych. Pracował w tym w McDonaldzie, a oprócz tego zajmował się fotografią. No i to jest projekcja przed tym blokiem. Tutaj kolejna akcja, już bez żadnego budynku, bloka jakże z wielkiej płyty, osiedle pomorskie. I tutaj bardzo ciekawa historia, bo mój przyszły współpracownik, którego nie znałem, przyszedł przebrany za dresiarza ze swoim kolegą programistą. I próbowali odgrywać chłopaków, którzy na tym osiedlu mieszkają, wszystko o nim wiedzą i tak dalej. Ale na koniec im powiedzieli, kim są. I to dobrze dość zadziałało. Tutaj różne reakcje, tak? Dziewczyny przed szkołą już nieczynną. Tutaj pan, którego spotkałem w lokalnym centrum handlowym i zaczęliśmy rozmawiać właśnie o znaczeniu tatuaży. Ja zapytałem, czy mogę umieścić jego wizerunek, czy może coś powiedzieć. No i tak dalej. Wiadomo, gdzie on to robił, tak mi powiedział. Ja oczywiście mówię, że wiem. Mówię, to może jeszcze wejdę do baru, który ma pan za plecami. Ja od razu mówię, wie pan, tam już takie łby siedzą, że pan lepiej nie wchodzi. No to zastosowałem się do tej rady. Tutaj zrobiłem w połowie tej akcji taką projekcję na boisku szkolnym. To jest pani, która w bardzo sympatyczny sposób skrytykowała prezesa spółdzielni. Powiedziała, że on jest bardzo dobry. Naprawdę jest bardzo dobry dla nich wszystkich emerytów, tylko że im klub zlikwidował. I jak jest zima, to muszą tak daleko chodzić, że czasami właściwie do tego następnego klubu, że właściwie do niego nie chodzą. Tutaj akcja, która miała miejsce zimą 2007 roku. I tu byśmy przeszli do tego wątku architektur. A na czym polegała akcja? Akcja polegała na tym, że jakiś mój kolega, jak to zobaczył, to mówi, Atocza, co? A ja mówię, no tak, w pewnym sensie. To on nawiązał do tego sławnego projektu, nie wiem, czy Państwo go znają, gdzie na stacji Atocza w Madrycie, w starej hali, do której wjeżdżały pociągi, zrobiono palmiarnię wspaniałą. Tak, proszę, łynia.
Ja to wykonałem w ten sposób, że wypożyczyliśmy, a pewnie idąc tym trybem, to ja zaraz wykorzystam cały ten czas i Państwo się nic nie dowiedzą, ale lepiej może poznać kawałek tak solidniej niż wszystko, a po łebkach. Potem może zrobię taki slideshow już, ale tutaj na tej wystawie są wizualizacje, które wykonała Ola Wasilkowska. Więc, ale to czego one dotyczyły? Otóż one dotyczyły zaprojektowanej architektury, właśnie takiej palmiarni, groty, nie wiadomo czego, na środku MDM-u, na środku Placu Konstytucji, tam gdzie teraz jest parking. Bo kiedyś w maju, na początku maja, tam był, nie, czy koniec kwietnia, byłem tam z kimś, rozmawiałem właśnie też o takich architektonicznych sprawach i nagle przyszedł taki szkwał ze śniegiem. Myślałem sobie, że jednak klimat mamy dość wymagający i przez pół roku w zasadzie ludzie nie chcą przebywać na zewnątrz, więc można by to im ułatwić. Jeszcze dodatkową inspiracją do takiego projektu to był fakt, że jak moja córka była mała, to poszedłem z nią do nowej oranżerii i tam pokazałem jej palmy daktylowe, fakt z takimi nierozwiniętymi owocami, bananowce, no, egzotyczne rośliny. A chciałem powtórzyć tę samą wycieczkę jak z małym synem, bardzo małym. A to już nie mogłem wejść niestety, bo okazało się, że kontrakt, który zawarła restauracja z dyrekcją łazienek, właściwie uniemożliwia wejście do tej oranżerii, jeśli nie jest się gościem restauracji. Więc tutaj przez kilka dni to eksponowaliśmy, 3 dokładnie na dworcu Warszawa Wschodnia przed remontem. To jeszcze trzeba Państwu wiedzieć, że wszystko było nieszczelne, a dwa, taka mała architektura tutaj jest, takie małe biznesy, one dokładnie zostały zbudowane na takich przemysłowych kaloryferach, które były wzdłuż tej hali, więc było tam pieruńsko zimno. Po prostu, a te rośliny ja chciałem pożyczyć, żeby zrobić taką jakby atmosferkę. Też taki akcent, który przyciąga ludzi i żeby to stanowiło też pandan do tego projektu, który przygotowała Ola. No ale okazało się, że nie mogłem ich pożyczyć. Mogłem je kupić, a potem ci, co mi je sprzedali, odkupywali je ode mnie, potrącając 30%. Ale po powrocie te rośliny trafiały na 3-dniową kwarantannę, bo mi, jeśli temperatura spadnie poniżej 3 stopni, to przeziębi pan korzenie palm i wszystko będzie do wyrzucenia. Także dogrzewaliśmy jakimiś grzejnikami, stąd kłębią się te przewody. Temperatura była równo 3 stopnie. Tutaj ludzie w zamian za opinię na temat tego projektu, bo powstał film, jest dość długi, dostawali bardzo dobrą kawę z kawiarni Karma, ich filmową mieszankę. No to jest mniej więcej to, co widzieli ludzie na tych tablicach. Na słowo to widać, ale jest taka część jaskiniowa, podziemna i palmy w takich jakby, chodziło o to, żeby one były żywe, żywe palmy w zimie także. A to było podziemne. To też jest następna redakcja tego projektu, gdzie projektantka razem z projektantką zieleni Karoliną Zamborską zaproponowały zwrot w stronę naszego, że tak powiem, klimatu, tych pogiętych sosen, które stoją na wybrzeżu Bałtyku i żeby stworzyć tam właśnie taką odwrotność tej takiej pustyni, tego placu, czyli klimat bagienny. Tak? To jest, została stworzona makieta. No, to jest jej fragment, taka pleksiglasowa i pokazywaliśmy ją i rozmawialiśmy z ludźmi na temat tego sensu, takiego projektu. A obok były te wizualizacje, teksty, zdjęcia. No, staraliśmy się, żeby to powstał z tego jakiś taki w miarę przyzwoity materiał. No, film jest oczywiście. To jest kolejny
projekt, no można powiedzieć sztandarowy, czyli Muzeum Społeczne, którego pierwsza redakcja odbyła się w 2010 roku w zimie. Chyba temperatura spadła wieczorem do minus 17 stopni. Także zwykle Muzeum Społeczne polega, no może większość z Państwa to wie, na tym, że robię wywiad z mieszkańcami i wystawę, tak, z obiektów, które od nich pożyczam. No i, a tutaj wystawa była w trzech miejscach, w związku z tym też się zaaranżowałem trochę okolice. To jest podświetlona fontanna Januszkiewicza. Tak wyglądała projekcja. W trakcie projekcji trzeba ją było przerwać i zaprosić ludzi do kawiarni na barsz, bo nie było to do wytrzymania. To jest jeden z uczestników. Zbierając starocie, po prostu to jest według niego 18-wieczna butelka znaleziona na Marynsztacie. Papierośnica, kolega podróżnik. To jest wystawa w jego pubie, którego jest właścicielem, to wszystkie makaty, to jego z tego Bliskiego Wschodu i Iranu. A to jest wyposażenie syna przewodniczącej Rady Osiedla, który był chorążym w Chorągwi, no nie chcę skłamać, chyba ziemi dobrzyńskiej. Ponad 100 kilo waży, podobno plus 30 kilo wyposażenia, także podobno zawsze był na szpicy tego atakującej grupy. Oni się tak biją między sobą. No. To jest osiedle Słowackiego, Muzeum Społeczne, które miało mieć bazę tutaj, gdzie ten budynek Suporexu. Bo tutaj był dom kultury, który zbudowali Hansenowie w kształcie litery T. I część z niego była wykorzystywana jako kaplica, a później jako lamus. Jakby przyjechałem, to był tu lamus, no, związany właśnie z tym budową tego kościoła, który w zasadzie zdestruował całe to założenie urbanistyczne. No to teraz widzę, że mamy mało czasu. To jest teatr formy otwartej. To, co z niego zostało i to po oczyszczeniu z zarośli Hansenów. Tutaj nasz jakby alternatywny dom kultury naprzeciwko dokładnie tego, co tam kiedyś stała, powstawał budynek domu pielgrzyma na jego miejscu. Projekcja, wystawa na tym wzgórzu Teatru Formy Otwartej. To już inna akcja Muzeum Społecznym na Skaryszewskiej. To jest Izba Pamięci w szkole, która się tam znajduje, która służyła jako Durchganglager, obóz przejściowy, znany z opowiadania Borowskiego Pożegnanie z Marią, tak? W czasie wojny. To wystawa na podwórzu Komuny Otwock, wtedy jeszcze tu widzą Państwo kolekcję rączek parasoli z miejscowego zakładu, który zaczęła zbierać chyba matka właścicielki. To są bardzo porządne, przedwojenne, często z bursztynu. To jest projekcja na ulicy, to jest wszystko, to jest 2011 rok, na ulicy Wałowej. To wystawa z powodu zimna była w pobliskim Bistro Karawka, gdzie z jakąś przyjemnością. Tutaj jest slideshow fotografa, którego wciągnąłem do tego projektu. Czytelnia społeczna była w tym bistro. No, to jeden z kolekcjoner, który wziął udział. No tu nie już nie chcę o tym wszystkim opowiadać. To jest finał, przygotowania do finału w Kalmarze na osiedlu takim socjalnym, gdzie mieszkają, no jakby to powiedzieć, ludzie początkujący, startujący w życie, ale też wychodzący z nałogu, ludzie niepełnosprawni psychicznie, umysłowo, no takie osiedle socjalne, tak? No, to jest mieszkaniec, Szwed, ale zaadoptowany w wieku 2 lat, bo się urodził przez rodziców w Indonezji. Tutaj właśnie były narkoman, który ma wytatuowane imiona swojej dziewczyny i córki, a pracuje teraz jako człowiek przywracający narkomanów właśnie życiu normalnemu.
To jest na Kolonic Plac w Wiedniu. To plac z wielkim, olbrzymim, neogotyckim kościołem, który chyba zajmuje połowę jego powierzchni, ale w zasadzie zamieszkały, cała okolica jest przez ludzi przybyłych z Europy Wschodniej, Środkowej, Bliskiego Wschodu, a nawet z Afganistanu. Tak. To jest kadr z filmu. To taka uchodźczyni bawi się z taką lokalną głową, są dziewczynką. To jest Muzeum Społeczne, finał i taki system wystawienniczy, którego najczęściej używałem. To większość realizacji była w przestrzeni publicznej, takie ramy obite tekturą palistą, lustroną, kartonem. Tak. To jest zdjęcia, już nie wiem. Proszę Państwa, ja wiem, że ja nie mam czasu, więc proszę teraz powiedzieć, czy ja jeszcze mam coś mówić, czy już przestać mówić. Ja proponuję tak, nie śmiałam przerywać, bo bardzo ciekawie się tego słucha i materiał jest ogromny i niezwykle interesujący, chociaż tak oczywiście jak Pan wspomniał, myślę, że większości z nas doskonale znany, bo to są działania bardzo znaczące, ważne, ciekawe. Może konkluzja w takim razie, jeśli mogłabym poprosić o jakieś podsumowanie. Dobrze, to jeszcze tylko zrobimy kawałek tego slideshow, to jest właśnie jedyna realna, fizyczna realizacja i to jest też wspólne dzieło, tak? Mój projekt ideowy, wykonanie tych poręczy, to jakaś pracownia, która się specjalizuje, to jest klejone warstwy drewna sosnowego. Te podpory zaprojektował mój kolega, z którym współpracuję, Bohdan Ruciński. Wykonał to warsztat kamieniarski, zagospodarowanie terenu Jagoda Walkow. No proszę Państwa, miało być miejscem spotkań. Było to echo jakiegoś takiego mojego przeżycia w 1982 roku, kiedy odkryłem, że ludność pewnego miasteczka, w którym przebywaliśmy z Akademią Ruchu na takim przeczekaniu, spotyka się co wieczór na swojej piatce i rozmawia ze sobą. Myślałem, że to jakieś święto albo coś się stało. Nie, ani tak co wieczór. To młodzież niepełnosprawna, która pomagała nam sadzić rośliny. A to ja z jakimiś dwoma przypadkowymi użytkownikami. No tutaj to już za dużo tego jest. No proszę Państwa, no bardzo żałuję, że... Ale w sumie zostały mi ukradzione jakieś 7 minut. No może jeszcze o tym projekcie opowiem. Bo to... W tym samym miejscu, gdzie zrobiłem te Muzeum Społeczne w Białymstoku, poznałem tam takiego rodzinę, która tam mieszkała, i dom jej został zburzony po to, żeby postawić to osiedle Słoneczny Stok. I pan, którego poznałem, pływał po jeziorkach pobliskich, kolejowych, tak zwanych kolejowych, bo służyły do czerpania wody z parowozów, pływał własnoręcznie chałupniczo zrobionym jachtem. No i to po jakimś czasie ja postanowiłem zrobić takie działanie, zebrać jakieś lokalne historie, zrobić jakiś akcent wizualny, czyli zrobić jakiś taki jacht, który, taki pseudo-jacht no, z tymczasowych materiałów, który by jako znak został postawiony w takim bagnisku, które się zamieniły te stawy. Ale okazało się, że nic nie można, bo to będzie teraz remont. I ten remont ma polegać i rewitalizacja ma polegać na tym, że no, wszystko tam było i taras widokowy i tego. To proszę zwrócić uwagę na punkt 5. Plaża bez dostępu do wody. A po prostu przedtem to było wszystko używane. No, po prostu i przed wojną, i w latach 60. jeszcze. No, tak był stan wtedy, w 2015 roku. A podczas takiego wieczoru, gdzie żeśmy się spotkali, ja pokazałem im przykład takiej rewitalizacji, która polega na tym, że jest plaża. To jest pokopalnione jeziorko koło Salzburga. Mój przyjaciel mnie zaprosił w sierpniu na wakacje. Ja mówię, no, ale żebyś się stuknął w głowę, bo jednak mimo, że Mozart, że historyczne wartości, to przecież ten upał mnie do zniesienia. Mówię, nie martw się, bierzesz rower i masz obok takie jeziorko. I właśnie to jeziorko
ma ratownika, kiosk z kiełbaskami i nie wolno tam tych trzech rzeczy. Jest absolutnie dostępne. Te ogrodzenie tylko jest takim sygnałem, ale nie wolno tam łapać ryb, jeździć na rowerach i wprowadzać psów. No i pływają tam takie srebrne ryby, a nawet wzdłuż brzegu chodził ten ibis czarnogłowy. No, a święty ptak z południa Europy. No i ja to wszystko pokazałem tym mieszkańcom. Były też warsztaty fotografii otworkowej, której dzieci uczestniczyły. Wykonaliśmy też taki ten znak, co tam chcieliśmy, żeby stanął w tym bagnisku. To jest pan, który właśnie od tego jachtu, a to jego córka czyta wspomnienia pani z lat... No już dalej nie będę mówił. No dobra, wszystko jedno. No to też następny napis. To Europejska Stolica Kultury. Wrocław 2016 i Fala Cudów. Czyli taka instalacja, napis z gałęzi i z rzeczy, które zostały znalezione bądź dostane od mieszkańców i pobliskich działkowców, tak? No, naczelnik. Co było ciekawe, to warsztaty z mieszkankami w pobliżu komuny. To przygotowanie do akcji performatywnej. To już 2 lata temu. Na placu Kurogatka, taki, koperta, wieloznaczny znak, symbol wiadomości, nadziei, tajemnicy, ale też łapówki, tak? I to mrugające światła tak jakby kierowały uwagę ludzi, którzy przejeżdżali tam tramwajami, w tramwajach i autobusach. A to te siatka na polskie sny, to taka instalacja. Znaczy, no za dużo by o tym wszystkim mówić niestety. To jest akcja performatywna, którą wykonały moje koleżanki. I tutaj proszę zwrócić uwagę na tę artystkę. Ona jest odwrócona tyłem, ale to jest znana państwu Kamila Szejma. I ja może w tym momencie... Dobrze, już kończę. Dokonaliśmy pewnej pętli i wróciliśmy do naszego dzisiejszego spotkania dzięki Kamili. I ja już muszę zdecydowanie tutaj przerwać, ponieważ rzeczywiście nawet mimo 7 ukradzionych minut zbliża nam się nieuchronny czas rozpoczęcia kolejnego naszego dzisiejszego wykładu. Dobrze, to ja tylko jedno słowo o ostatnim zdjęciu. To jest po prostu pracownia... haseł i transparentów na Jazdowie, znowu ze środowiskiem młodych poetów, ale też Mariola Przyjemska w tym wzięła udział. To jest transparent, który ja jakby wymyśliłem, dostarczyłem materiał ten i malował to Teodor Aszder, czerwone akcenty Mariola Przyjemska, a panie, które niosą, no to są trochę z Łapanki, trochę z Przyjaźni, bo to jest Natalia Życka No i tyle. To jest ten marsz, który był jakby przeciwwagą do tego marszu 11 listopada. No to bardzo Państwa przepraszam za tą pobieżność i takie skupienie się na detalach w pierwszej części, no ale jakoś inaczej nie mówię. Dziękuję bardzo. Przepraszać nie ma za co. Jestem przekonana, że to wystąpienie dostarczyło nam materiału do przemyśleń i do dyskusji, która mam nadzieję rozgorzeje na końcu naszego dzisiejszego spotkania. Ja może zapytam Kamilę, czy się już słyszymy i widzimy, Kamilo, bo nie mogłam się do ciebie dodzwonić, próbowałam w trakcie prelekcji, ale telefon był zajęty, więc domyślam się, że trwają próby usunięcia awarii technicznej. Czy mogę otrzymać informację albo od Państwa z CRP, albo od Kamili, jaką mamy sytuację? Ja w tym momencie Pani Kamili nie widzę, nie miałam kontaktu z Wojtkiem. Mam nadzieję, że uda im się naprawić. Pani Kamili mogła w pełni do nas dołączyć, ale z tego co widzę, no chyba jeszcze dalej będzie problem. Nie wiem, czy dobrze jest też się łączyć przez telefon, bo są straszne sprzężenia zwrotne i tutaj
głośnik jest problematyczny. Spróbuję jeszcze za chwilę skontaktować się z panem Wojtkiem, mam nadzieję, ja że... Ja mam właśnie telefon od Kamili, przepraszam, tak? Dobrze, czyli walczycie, dobrze. Przepraszam, mam taką sugestię. Tak. Jeśli Kamila ma smartfona, to może by ona tego Zooma sobie przez smartfona udostępniła, no bo to jest możliwe. No. Tak, myślę, że pozostawmy te kwestie do rozstrzygnięcia pomiędzy Kamilą a obsługą naszą, wsparciem technicznym w CRP. W takim razie tak, ponieważ już mamy zdecydowanie porę kolejnego wystąpienia, po prostu przejdźmy tym razem bez przerwy, ale w sposób łagodny i bardzo uzasadniony merytorycznie do naszego drugiego wykładu podczas dzisiejszego spotkania. Ja witam serdecznie po raz kolejny panią Magdalenę Ujmę. Bardzo mi miło. Historyczkę sztuki, krytyczkę sztuki, kuratorkę, prezeskę Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AIKA. I oddaję głos. Myślę, że wystąpienie, którego tytuł brzmi Percepcja społeczna realizacji rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej, może być dobrą, może nie tyle przeciwwagą, co uzupełnieniem tej wizji artysty, którą mieliśmy okazję poznać przed chwilą. Oddaję już głos i zamieniam się w słuch. Dzień dobry Państwu. Myślę, że to będzie po prostu danie może takich pewnych ram teoretycznych, czy może pewnych przykładów, pewnych refleksji, które mogą posłużyć potem w dyskusji. Chciałabym zacząć udostępniać moją prezentację. Proszę powiedzieć, czy ją widać? Tak? Super. A czy mnie widać. Też widać? Dobrze. Nie, pani już nie widać. Aha, dobrze, ale to chyba jest kwestia ustawienia po prostu w komputerach u Państwa. Teraz widzę Panią w takim mniejszym okienku, reszta... Tak, ale to właściwie nie jest ważne. Chciałam tylko po prostu się upewnić, jak Państwo to widzą. No dobrze, no to jedziemy. Percepcja społeczna realizacji rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej. Tu od razu... Aha, tylko że nie przesuwa mi się prezentacja oczywiście. Co mogę zrobić w związku z tym? Wyjść jeszcze z tej prezentacji? Ja proponuję tak, z moich doświadczeń wykładów online wynika, że w momencie, jeśli nie zrobimy slideshowów w PowerPoincie, tylko zostajemy na tym widoku takim... Ale teraz mi się przewija. Aha, no to okej. Okay. Świetnie, nie wiem, coś się stało i mi się przewija, bo właśnie wolę, żeby nie było slideshow, proszę Państwa, bo... co ja chciałam powiedzieć? Przede wszystkim to zamówienie ze strony Państwa, czy to zaproszenie, było dla mnie o tyle kłopotliwe, że właściwie dzisiaj pojęcie rzeźby już się szalenie rozmyło i że tak naprawdę to rzadko kiedy już teraz, przynajmniej w tej części środowiska, w której ja działam i w mojej praktyce i w praktyce osób, z którymi działam, właściwie nie posługujemy się tym pojęciem już. Jeżeli w ogóle, to posługujemy się pojęciem prac przestrzennych, obiektów, instalacji. Więc no, pierwszy kłopot to była rzeźba, postaram się z niego wybrnąć, no ale wracając może jeszcze do samych założeń i do początku, no to właśnie trochę powiem Państwu pewnie o rzeczach oczywistych, ale przypomnę. No więc pierwsza rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest w ogóle kwestia przestrzeni publicznej. Sztuka w przestrzeni publicznej, bo też najczęściej takim pojęciem się posługujemy, to temat bardzo popularny w polskiej przestrzeni sztuki, w polskim polu sztuki. No i można powiedzieć, że swoje apogeum przeżywał kilka lat temu, ale przeżywał to apogeum, ten temat, do tego stopnia, że było dużo publikacji i właściwie każde większe miasto, miejscowość w Polsce miała jakąś imprezę związaną z pokazywaniem sztuki
publicznej czy sztuki w przestrzeni publicznej. Oczywiście sztuka publiczna to pod tym pojęciem rozumiem taką sztukę, która świadomie wchodzi w przestrzeń publiczną i świadoma jest swojej specyfiki, takiego nastawienia na interakcję po prostu z aktorami tej przestrzeni publicznej, z ludźmi, którzy w tej przestrzeni się znajdują i z niej korzystają. A sztuka w przestrzeni publicznej to może być sztuka, która po prostu została wyjęta z galerii, wstawiona gdzieś na jakiś plac, ulicę do parku, ale bez jakiegoś specjalnego zastanawiania się nad tym, w jakie interakcje społeczne ta sztuka wejdzie. No ale jeszcze wracając do przestrzeni publicznej, no to właśnie w tych dyskusjach pojawiały się takie dwa rozumienia tej przestrzeni publicznej. Jedno nawiązujące do Jurgena Habermasa, czyli takiego liberalnego, klasycznego, można powiedzieć, demokratycznego, obywatelskiego rozumienia przestrzeni publicznej jako agory, czyli miejsca, w których spotykają się różni aktorzy tej przestrzeni publicznej, ale ich celem jest konsensus, negocjowanie swojego zdania, dyskutowanie i dążenie do jakiejś zgody, jakiejś takiej uznania siebie wzajemnego. No ale szybko w polskiej rzeczywistości zorientowano się, że tak naprawdę ta agora to jest jakaś piękna utopia, natomiast bardziej adekwatnym rozumieniem przestrzeni publicznej w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej Polsce jest rozumienie, które propagowała między innymi Chantal Mouffe, czyli rozumienie przestrzeni publicznej jako przestrzeni agonu, przestrzeni agonicznej, czyli takiej przestrzeni, w której panuje konflikt. Panują nierozwiązywalne rozbieżności zdań i gdzie nie ma się do czynienia z kulturalną dyskusją i właśnie takim ucieraniem zdania, tylko ma się do czynienia z po prostu próbami wykazania adwersarzowi, że ma się rację, prawda? Że adwersarz nie, tylko my mamy rację. No tak oczywiście jest to bardzo, bardzo z grubsza rzecz ujmując. Przytaczam też Państwu teraz na następnym slajdzie kilka cytatów z wypowiedzi kuratorów i krytyków, badaczy, którzy uczestniczyli w dość burzliwej w Polsce dyskusji o przestrzeni publicznej i sztuce publicznej. No i dochodziło wręcz do stwierdzeń radykalnych, takich jak Joanny Warszy, czyli przestrzeń publiczna w ogóle nie istnieje. No ale bardzo ciekawe są refleksje Kuby Schroedera, który dosyć intensywnie rozważał ten temat i który twierdził, że ta przestrzeń czy sfera publiczna są jakby takim procesem, że ta przestrzeń publiczna wytwarza się przez nasze interakcje, że jest to taka po prostu sieć powiązań społecznych, pełna wewnętrznych napięć, konfliktów, nieciągłości, w związku z czym na kuratorach i artystach działających w tej sferze spoczywa wielka odpowiedzialność, bo oni również współkreują tę przestrzeń i muszą być świadomi jej delikatnej natury. I wchodząc w tę przestrzeń muszą być też świadomi właśnie takiej pewnej odpowiedzialności właśnie, czy współodpowiedzialności za nią. No i powołam się też na Marka Krajewskiego, którego już tu pani Chrudzimska-Uchera wywoływała, ale on napisał też taki tekst poświęcony instytucjom kultury w katalogu wystawy Instytucja Oświetlany Obiekt Pożądania i w tym tekście rozważał naturę instytucji kultury i stwierdził, że instytucje kultury to właśnie one powinny być przestrzenią publiczną, bo ze swojej natury właśnie jako instytucje publiczne powinny być otwarte dla wszystkich i powinny być co najmniej współkreowane przez ich użytkowników po prostu sfery czy przestrzeni publicznej, bo te dyskusje w polskim polu sztuki na ten temat, ich konkluzja często była taka, że nie ma czegoś takiego właśnie jak
jedna stała przestrzeń publiczna, która jest ściśle barierą, jakąś granicą oddzielona od przestrzeni prywatnej. Raczej dochodzono do wniosku, że to jest płynne, ewentualnie, że w ogóle nie ma między nimi granic. No więc nakreśliłam Państwu rozumienie, trochę właśnie zrozumienie przestrzeni publicznej. Jeśli mowa o rzeźbie, to właśnie zaczęłam od tego, no właściwie można posługiwać się dwoma sposobami rozumienia rzeźby. Jeden jest bardziej tradycyjny, zaczerpnęłam go z Wielkiej Encyklopedii PWN, czyli dziedzina plastycznej twórczości symbolicznej, której przedmiotem jest kształtowanie kompozycji trójwymiarowych, no i tak dalej. Ale tak naprawdę dzisiaj najczęściej posługujemy się tym szerszym, takim ponowoczesnym rozumieniem rzeźby, czyli takim rozumieniem raczej nie wynikającym z odejścia od dzielenia sztuki na poszczególne dyscypliny. Czyli właściwie dzisiaj mówimy bardziej o rzeźbie w takim rozszerzonym polu, prawda? Również po lekcji awangardy, że rzeźba nie musi być bryła, prawda? Rzeźba może być architektoniczna. I tak dalej, i tak dalej. Właśnie jest bardzo, bardzo wiele rodzajów rzeźby. I proszę Państwa, no to jest też rzeźba społeczna, o której mówił Krzysztof Żwirblis. No właśnie, proszę Państwa, termin rzeźba w dzisiejszych czasach stracił swoje granice i ostrość. Przytaczam tutaj dwa sztandarowe, najbardziej znane chyba w Polsce ostatnich lat dzieła sztuki publicznej, czyli też bardzo kontrowersyjne społecznie, czyli Palma Joanny Rajkowskiej, czyli Pocztówka z Alei Jerozolimskich oraz Tęcza Julity Wójcik. No właśnie, przecież te obiekty właściwie nie można nazwać rzeźbą, prawda? Ani jednego, ani drugiego, mimo że są przestrzenne. No i proszę Państwa, jeszcze pomyślałam sobie, że powiem chwilkę o przyczynach tej wielkiej popularności sztuki publicznej i sztuki w przestrzeni publicznej w ostatnich latach w Polsce. No, przyczyny popularności wiążą się po prostu z renesansem miast, z jakim mamy do czynienia w Polsce, zwłaszcza po akcesji do Unii Europejskiej. Kultura miejska się odradza, dała się, oczywiście należy pamiętać, że mam na myśli tutaj przede wszystkim większe miasta w Polsce, bo mniejsze miasta to jest już zupełnie inna historia i one mają wielkie problemy raczej nie z rozwojem, tylko ze zwijaniem się. No ale tak czy siak, sztuka ta publiczna i w przestrzeni publicznej była bardzo popularna, ponieważ miasta często ją wykorzystywały jako taką swoistą atrakcję turystyczną i reklamę dla miast, element tworzenia wizerunku miast jako nowoczesnych miast, dobrych miejsc zamieszkania dla klasy średniej. I tutaj zastrzeżenie, które przytaczam za Stachem Rukszą, że często ta sztuka w przestrzeni publicznej, znaczy zdarzają się takie przypadki, że stawała się jakby takim listkiem figowym dla komercjalizacji czy prywatyzacji przestrzeni miejskich i no, obserwowalne jest takie zjawisko. Ja na przykład mieszkając w Krakowie też tutaj bardzo wyraźnie to widziałam, ale w innych miejscach oczywiście też, że no, miasto sprzedając jakieś nieruchomości czy jakieś działki deweloperom, często postępowało tak, że najpierw wpuszczało tam artystów, jakby żeby usprawiedliwić, czy nie wiem, podnieść wartość tego terenu. I właśnie o tym pisze Stach Ruksza, że nierzadko taka sztuka w przestrzeni publicznej stawać się miała forpocztą ekonomicznych procesów przejmowania niektórych części publicznej przestrzeni i ich gentryfikacji. No, ale także ta sztuka publiczna może być wspaniałym narzędziem dla wspierania mieszkańców, dla samych mieszkańców właśnie w tworzeniu wspólnoty, w poczuciu zakorzeniania się w danym miejscu. No, też dużo o tym mówił mój poprzednik. Również instytucje kultury lubiły takie imprezy ze sztuką w przestrzeni pozagaleryjnej, ponieważ w ten sposób można pozyskać nowych odbiorców sztuki, którzy do galerii nie chodzą,
artyści z kolei mają kontakt z, no, z innymi odbiorcami niż bywalcy galerii. I tutaj jeszcze druga część tych przyczyn popularności i powodów, dla których takie festiwale sztuki w przestrzeni publicznej się mnożyły jeszcze kilka lat temu, a i teraz jest ich sporo. No więc właśnie to, co mówiłam, tylko że jeszcze może precyzując, czyli rozkwit miast, rozkwit kultury miejskiej, odrodzenie się większych miast, ale także jest to powiązane z, no, z takimi oddolnymi pracami, jest bardzo wielu pasjonatów, którzy zajmują się małą, lokalną historią danych miejsc. Również jest to związane po prostu z prężną aktywnością obywatelską, aktywizmem obywatelskim widocznym w miastach. No jeszcze wspomnę tutaj o niebagatelnej sprawie, czyli po prostu PRL-owskiej tradycji plenerów artystycznych. Myślę, że to też jest jakoś związane i wpływa na popularność sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce. No ale właśnie tutaj jeszcze chwilka o problemach, zanim przejdę do przykładów. No więc obserwowałam również sama te wydarzenia, na przykład w Lublinie, ale też w Krakowie, że bardzo często artyści są zapraszani do działań w przestrzeni publicznej po to, żeby włodarze miasta mieli poczucie, że coś robią na przykład z jakimiś zaniedbanymi dzielnicami. No i ci artyści wchodzą i na przykład malują podwórko mieszkańcom, a mieszkańcy są tak naprawdę na to bardzo wkurzeni, bo oni sobie nie życzą po prostu jakiegoś wtrącania się jakichś artystów, spadochroniarzy z zewnątrz. Więc zdarza się właśnie, że artyści kolonizują miejsce. No, mówiła mi na przykład Monika Drożyńska, artystka, która często pracuje w przestrzeni pozagaleryjnej. Spotykała się z taką reakcją mieszkańców że danego miejsca, że oni po prostu mówili, że oni sobie nie życzą traktowania ich jako jakaś patologia, wręcz użyli takiego słowa, bo no właśnie mieli takie poczucie, że tam wpuszczono po prostu do ich kamienicy i to działo się w Legnicy, w dzielnicy Zakaczawie, artystów, no i właśnie poczuli się jak po prostu jakieś takie króliki doświadczalne, więc to owszem, są takie przypadki i trzeba bardzo uważać, działając w tej takiej delikatnej materii tkanki społecznej. No i pisała o tym Joanna Erbel, że nie słyszy się głosów podważających prawo sztuki do obecności w przestrzeni publicznej, nawet jeśli ta obecność jest prowokacją. Pytanie, jakie się narzuca, dotyczy tego, czy istnieją w przestrzeni miejskiej granice dla artystycznych interwencji. Dobrze, a teraz proszę Państwa troszkę przykładów. Więc postanowiłam pokazać Państwu klasyka, czyli krzesło Tadeusza Kantora. Pokazuję może ilustrację, a nie ten opis. No więc krzesło Tadeusza Kantora zostało postawione we Wrocławiu, w przestrzeni miasta, na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i ulicy Rzeźniczej, dopiero w 2011 roku, z okazji Europejskiego Kongresu Kultury. Ale projekt wystawienia tego krzesła powstał o wiele, wiele wcześniej, bo z okazji sympozjum Wrocław 70, no z okazji tego słynnego sympozjum, w którym wzięła udział śmietanka polskiej sztuki, polskiej awangardy tamtego czasu, polskiej sztuki pojęciowej, no te realizacje praktycznie nie doszły do skutku, pozostały projekty i publikacja. Władze miasta w latach 70. zarzekały się, że to krzesło zostanie zrealizowane, ten pomnik krzesła. I Kantor obserwował te wydarzenia i proszę Państwa, tutaj jest taki cytat z Kantora z telegramu do galerii Foxal, bo wydaje się, że Kantora w pewnym stopniu zaczęła interesować nie materializacja idei tego krzesła pomnika, tylko bardziej takie instytucjonalne zmagania. No i pisał: kontynuować wszelkimi dostępnymi środkami starania realizacji krzesła i śledzić kolejne etapy fiask. Czyli od razu no, jakby widział, że to fiasko rysuje się na horyzoncie.
Więc krzesło zrealizowano dopiero po śmierci Cantora z okazji Europejskiego Kongresu Kultury. Krzesło mierzy sobie 9 metrów wysokości, odlane jest z betonu. Miejscowe media pisały o krześle no, jako o niesamowitej atrakcji turystycznej i widać było, że ta no, reakcja społeczna, którą przecież uosabiają też media, w jakimś stopniu przynajmniej, no, była pozytywna. Bo na przykład portal Rynek i Sztuka donosi. Gigantyczny 9-metrowy kolos w kształcie mebla ogrodowego robi wrażenie. No, proszę zwrócić uwagę na to nagromadzenie takich podkreśleń wielkości tego pomnika, czyli gigantyczny kolos robi wrażenie, czyli widać, że tutaj no, takie poczucie dumy i takie no, też tworzenie sensacji może z tego krzesła występowało w tym zapisie portalu Rynek i Sztuka, no ale bardzo szybko oprócz tego, że no, krzesło stało się też celem, mimo że znajduje się tuż przy torach tramwajowych, było celem pielgrzymek miłośników sztuki, to stało się też celem wspinaczki, działalności wspinaczkowej ze strony Śmiałków. I Gazeta Wrocławska już niedługo po odsłonięciu tegoż krzesła donosiła: krzesło Cantora kusi zdobywców. No i pod tym wielomówiącym tytułem pojawił się artykuł, którego fragment Państwu zacytuję. Krzesło Tadeusza Cantora, które od momentu postawienia cieszyło głównie miłośników kultury i sztuki, teraz zaczęło przyciągać również studentów. Choć nie zawsze są oni zwolennikami kultury wysokiej, tym razem to właśnie nietypowa wysokość krzesła kręci ich najbardziej. Młodzi ludzie wspinają się na kilkumetrową figurę, by zrobić sobie zdjęcia. Takim dokonaniem szczyci się Krzysztof. Fotografię, na której leży z kolegą na szczycie pomnika, umieścił na portalu społecznościowym. To było dla nas wyzwanie. Udało nam się na nie wspiąć dopiero za trzecim podejściem, mówi Krzysztof. Dodaje, że ciekawość była silniejsza niż obawa przed karą. I co ciekawe, to reakcje czytelników tego artykułu były raczej wspierające owego zacytowanego Krzysztofa niż potępiające no, takie użycie krzesła, które było właściwie, można powiedzieć, zgodne z naturą krzesła, mimo że krzesło jest gigantyczne. Ale też w mediach zwracano uwagę i na zdjęciach dokumentacyjnych, do jakich dotarłam, też tego nie widziałam, że krzesło nie jest sprayowane, że nie jest celem no, miłośników brudzenia ścian miejskich tylko i zamalowywania, no tylko właśnie stało się raczej takim celem takich sportów wspinaczkowych. Ale też ciekawą reakcję znalazłam no, zupełnie niedawno. To już jest reakcja z tego roku. W tym roku wypada 10-lecie postawienia tego krzesła. No i opublikowanie zdjęcia krzesła na portalu społecznościowym spowodowało komentarz nostalgiczny. Otóż pewien pan, użytkownik Facebooka, napisał całe wspomnienia o tym, że takie krzesła były w powojennym Wrocławiu i pojawiały się na przykład na Biskupinie w niemieckim baraku poobozowym, gdzie powstało kino. Także i taka reakcja, taką reakcję krzesło spowodowało. Aha, i tu jeszcze zamieściłam tylko, widzę, że tu jedna reprodukcja jest ucięta, ale tak dla przypomnienia, że krzesło Cantora po prostu należało do cyklu, który on stworzył pod koniec lat 60. pomników niemożliwych, który polegał na tym, że obiekty codziennego użytku powiększone do gigantycznych rozmiarów miały być umieszczane w przestrzeni miejskiej. No, ale następny przykład, jaki chciałam Państwu pokazać, to jest przykład zupełnie współczesny Tomasza Opani, który jest rzeźbiarzem, pracuje na SP we Wrocławiu i który został zaproszony przez pracownię działań społecznych Rewiry do zrobienia
swojej realizacji w przestrzeni miejskiej Lublina. No i Tomasz Opania zaprezentował pracę, którą najpierw nazwał Prosty przyrząd do czynienia znaku krzyża, ale później zmienił jego nazwę na trener osobisty. Tutaj widzą Państwo zdjęcia tegoż trenera osobistego. Opania tłumaczył, że zmienił nazwę nie z tego powodu, że chciał wykiwać urzędników, bo starano się w tym czasie o pozwolenie ze strony miasta na instalację tegoż przyrządu do kreślenia znaku krzyża, czyli trenera osobistego, w czterech miejscach w Lublinie, między innymi w Ogrodzie Saskim, w największym parku miejskim. I urzędnicy bardzo długo zwlekali z decyzją. Widzą Państwo, co to jest za przyrząd. Tutaj sam Opania pozuje w nim. Otóż jest to taki obiekt, taka rzeźba z metalu, która jest uformowana w jakieś takie esy floresy i ma również taki suwak metalowy. No i można w tę rzeźbę wejść, można posługiwać się suwakiem i wtedy, jak się suwa wzdłuż tych metalowych prętów, to można zrobić znak krzyża. No jest to, ta rzeźba nie jest wyjątkiem w twórczości Opani, ponieważ on robi całą serię z różnych materiałów, takich właśnie trenerów osobistych, w które trzeba wchodzić. Odbiorca musi w nie wejść, czyli jakby taka rzeźba zmusza odbiorcę do interakcji i do wykonania takiego cielesnego performance'u, ruchu ciałem. Akurat ten obiekt właśnie pokazuje jakby, jak wykonać w sposób prawidłowy znak krzyża. Również można oczywiście robić inne znaki, posługując się tym obiektem. Sam Opania tłumaczył, że celem mojej instalacji, rzeźby, nie jest uderzenie w wierzących. Ma mówić o hipokryzji, mechanicznym traktowaniu praktyk religijnych, o robieniu z nich produktu, tak jak na przykład z niektórych świąt, na przykład pierwszej komunii świętej. Bo tłumaczył się tak, bo okazało się, że reakcja władz miejskich tutaj była bardzo, że tak powiem, wyrazista, ale też polegająca bardziej na wstrzymaniu się niż wydawaniu jakiejś opinii, ponieważ odpowiedni urzędnicy miejscy miesiącami zwlekali z wydaniem pozwolenia na zainstalowanie tego przyrządu do czynienia znaku krzyża, a później ponaglani stwierdzili, że potrzebują do tego opinii konserwatora miejskiego. Konserwator miejski napisał taką opinię. Był to 5-stronicowy list, w którym zacytował między innymi Ewangelię świętego Mateusza, i gdzie było napisane, że znak krzyża należy czynić roztropnie. No i ta opinia stała się powodem do wydania odmowy, decyzji odmownej dotyczącej instalacji tegoż sprzętu, czy tej rzeźby Opanii w przestrzeni miejskiej, na co Opania i organizatorzy w ogóle tego przedsięwzięcia zdecydowali, że zostanie wykonany obiekt przenośny, z którym artysta wyruszył na miasto i po prostu zapraszał spotkanych przechodniów, żeby czynili ten znak krzyża właśnie z pomocą tego przyrządu i rozmawiał z nimi. Jak się okazało, pewnie oddziałała tutaj oczywiście też sytuacja interakcji z autorem rzeźby, z artystą, prawda? Ale nie spotkał się z reakcjami nieprzychylnymi, jakimiś agresywnymi, krytycznymi. Nie wszyscy ludzie chcieli robić znak krzyża, ale wszyscy wdawali się w rozmowę z nim, rozmawiali o wierze. Niektórzy chwalili, że właśnie to jest właściwie tak naprawdę dobry przyrząd do popularyzacji wiary, czy w ogóle właśnie do takiej rozmowy. I w efekcie po tej udanej akcji udało się przekonać administratora Centrum Kultury w Lublinie, czyli takiego głównego domu kultury tam, do postawienia tej rzeźby na placu przed Centrum Kultury i ona tam stała i od tej pory już właściwie nie było żadnej afery.
z tą rzeźbą. Czyli tutaj właściwie mamy do czynienia ze strachem urzędników, oczywiście przed reakcją Kościoła. Jak czytałam na mediach społecznościowych czy forach gazetowych, reakcje czytelników na opisywane w mediach perypetie właśnie związane z zyskiwaniem pozwoleń, to właśnie bardzo często ci czytelnicy, nie krytykując dzieła o pani, w ogóle nie wchodzili w to, tylko właśnie no, w niewybrednych słowach określali właśnie ich zdaniem no, pełne hipokryzji postawy urzędników. No i tu, proszę Państwa, chciałam przytoczyć jako następny przykład, korytarza Mirosława Bałki, Auschwitz-Wieliczka. Ja na ten temat mówiłam i to mówiłam też w Orońsku, ale uważam, że to jest tak dobry i znany i wart przypomnienia przykład, że właśnie postanowiłam jeszcze raz o nim powiedzieć. Bo to była spektakularna praca, betonowy korytarz o 17 metrach długości, wystawiony w przestrzeni Krakowa z okazji pierwszej edycji festiwalu Artboom w 2009 roku. No, spektakularna praca także z tego powodu, że odsłaniał ją ówczesny minister kultury Bogdan Zdrojewski. No i praca ta, przypomnę, wygląda w ten sposób, czyli betonowy korytarz, do którego oczywiście można wchodzić, w sklepieniu tego korytarza czy w dachu są wycięte ażurowe litery Auschwitz-Wieliczka, czyli ten tytuł. Tytuł został zaczerpnięty przez Bałkę z reklam biur podróży, których naprawdę w Krakowie jest bardzo dużo i które oferują właśnie jako atrakcję turystyczną wyprawę do Auschwitz i do Wieliczki w ciągu 8 godzin. No i artystę to zbulwersowało, postanowił odnieść się do tego problemu właśnie takiego no, zjedzenia jakby kwestii, znaczy obóz zagłady jako rozrywka, prawda, tego postawienia tej kwestii, takiego no właśnie pojawienia się obozu zagłady Auschwitz w, no, w ramach propozycji popkulturowych, prawda, już jako popkultura funkcjonowania go. No i można powiedzieć, że w efekcie powstała bardzo dobra praca, ale miasto miało i mieszkańcy mieli z nią od początku ogromny kłopot, ponieważ najpierw usytuowano ją nieszczęśliwie na Placu Niepodległości na krakowskim Podgórzu, gdzie stanęła na samym środku, na skrzyżowaniu takich szlaków pieszych. Tamtędy ludzie po prostu chodzą, skracając sobie drogę, no i po prostu ludzie byli wkurzeni, że tę drogę im zagradzał ten kolos i bardzo szybko zaczęli wymyślać jakiś sposób używania tego korytarza i bardzo szybko też zaczęli wyrażać swój gniew na to, że przeszkadza im właśnie w chodzeniu po tym placu. Pojawiły się tam ślady libacji alkoholowych, potłuczone butelki, nocowali tam bezdomni, pojawiły się wysprejowane napisy, odcięły się również władze dzielnicy od tej lokalizacji. Radni dzielnicowi mówili, że nic w ogóle nie wiedzieli o postawieniu tego korytarza w tamtym miejscu. Więc w następnym roku korytarz przeniesiono pod, ustawiono go obok przystanku kolejowego Kraków-Zabłocie po drodze do Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak. I zdawać by się mogło, że ta lokalizacja jest wymarzona i Bałka na nią się zgodził. No ale niestety, i tu widzą Państwo właśnie obrazki już tej drugiej lokalizacji, było jeszcze gorzej. Pojawiły się w prasie i na blogach zrzeszających mieszkańców dzielnicy informacje o tym, że ktoś został pobity w tym korytarzu. Jedna pani pisała, że tym korytarzem w ogóle nie chodzi, a ma tamtędy drogę do pracy, bo po prostu się boi, że ją ktoś zaatakuje po ciemku. Ja przepraszam bardzo, tylko pozwolę sobie przypomnieć tak. O mijającym czasie, dobra. To było, żebyśmy mogli sobie pozwolić na przerwę przed kolejnym. Dobra. To wobec tego może skończę na tym przykładzie. Jeśli Państwo będą zainteresowani, to mogę powiedzieć więcej, bo mam dużo wypisanych cytatów, jak również opinię Bałki, który mówił, że nie przeszkadza mu, że ludzie tam nocują,
wręcz przeciwnie, nawet cieszy się z tego użytku swojej rzeźby, tylko no, jeżeli pojawiają się tam wulgaryzmy i antysemickie napisy, to on przeciwko temu protestuje. Pokażę jeszcze Państwu, tylko już nie rozgadując się, jeszcze kolejne przykłady, które przygotowałam. Jest to bardzo świeża akcja Grupy Artykuły Spożywcze, która odbyła się w Lanskoronie. Była to efemeryczna, jednodniowa akcja ze szlachetnym celem ekologicznym, pokazaniem, jak można używać śmieci, która spotkała się po prostu z entuzjastycznym odbiorem ze strony mieszkańców. Tu Festiwal Rzeźb Małych Bardzo, stworzony przez Katedrę Projektowania i Konserwacji Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i który to pomysł jest pomysłem na takie krytyczne odniesienie się po prostu do tej niezwykłej popularności sztuki w przestrzeni publicznej. A to mogę Państwu powiedzieć później w dyskusji więcej. No i jeszcze dwie rzeźby też z Lublina. Lublin jest mi po prostu bliski, tam często jeżdżę. Z festiwalu Open City jest to spektakularna realizacja Jarosława Koziary Płonący dom, takie płomienie wystające z kamienicy i realizacja Balans małżeństwa Moniki Zadurskiej-Bielak i Tomasza Bielaka z realistyczną rzeźbą no, mężczyzny stojącego na gzymsie domu przy głównej ulicy miasta. Mieszkańcy czy przechodnie wezwali pogotowie, bo myśleli, że to prawdziwy samobójca. No, na tym kończę. Dziękuję bardzo. Czekam na dyskusję. Ja również dziękuję i też za tą samodyscyplinę na ostatniej prostej. No niestety, czas nas goni, czas nas zobowiązuje. Proponuję w tej chwili w takim razie no, 10 minut tylko przerwy. Ja już nie będę przedłużać. Spotkajmy się o godzinie 12:30, kiedy Kamila Szejnoch. Kamilo, potwierdź tylko, że się słyszymy, bo miałam takie sygnały. Słyszymy się? Słyszymy się? Cudownie, cudownie. Słyszymy się, widzimy, więc wszystko jest w porządku. O 12:30 w takim razie, Kamilo, zapowiesz kolejnego naszego gościa i prelegenta. A w tej chwili proponuję 10 minut przerwy na łyk kawy, herbaty i chwilkę odpoczynku. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję. Jak najbardziej. Czy pan Mariusz Białecki już jest? Tak, jestem, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak. O, dzień dobry, to witamy następnego naszego szanownego prelegenta, pana Mariusza Białeckiego. Pan Mariusz Białecki jest profesorem prowadzącym pracownię na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, której zresztą jest też absolwentem. Ponadto jest czynnym artystą rzeźbiarzem i autorem szeregu projektów pomnikowych, w tym również tych zrealizowanych. No podam tylko jeden przykład. Realizacja w konkursie na pomnik Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która została zrealizowana w 2002 roku. I tytuł wystąpienia pana Mariusza Białeckiego to Eksploracja miejsca, pomnik w zagrodzie. Zapraszamy. Witam serdecznie. Chciałbym podziękować Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku za zaproszenie. Wykład dotyczy procesów i form upamiętniania w przestrzeniach lokalnych poza dużymi aglomeracjami. To często miejsca niebytu sztuki. To przestrzenie chaotyczne, dzikie, ale inspirujące. Miejsca, które nie posiadają planów do gospodarowania przestrzeni publicznych, brak im odpowiednich mocy sprawczych, tradycji, a także odpowiednich budżetów. Eksploracja miejsca Świadki to mój wieloletni projekt artystyczny. Bezpośrednią jego inspiracją jest dziedzina archeologii, która dopełnia mu świat rzeźby. Oba te światy wzajemnie się przenikają w moich pracach. Konstruując obiekty, wykorzystuję metody zaczerpnięte bezpośrednio z archeologii, to właśnie rzeźba jest moim stanowiskiem archeologicznym. Wykreślam coraz to nowe przestrzenie eksploracji. Najważniejsza dla mnie jest w archeologii przestrzeń interpretacji, którą ja, nie archeolog, mogę bezkarnie wypełniać swoimi re, i konstrukcjami. Moim kontekstem we wszystkich znanych mi wymiarach, emocjonalnym, fizycznym,
psychosomatycznym, smakowo-zapachowym, etc. jest miejsce urodzenia. Wszystko, co jest pejzażem tego miejsca, warunkuje moją pracę i stanowi jej kontekst. Rodowo to niewielka wieś na Dolnym Powiślu o charakterze rolniczym, historycznie leżąca w granicach Pomezanii, a dokładniej pruskiej Rezji. To tereny zdegradowane historycznie, ideologicznie, wyzbyte tożsamości porzucone. Tereny zaludnione po II wojnie światowej przez repatriantów różnych członków Polski. To tak zwane ziemi odzyskane, jak niektórzy mówią, też z odzysku. Społeczność pozbawiona pamięci zbiorowej, osadzenia kulturowego, społeczność zdystansowana i zamknięta. Przytoczyć w tym miejscu możemy koncepcję liminalności. To bycie mentalne gdzieś pomiędzy sprawia niemoc kreacji, rodzaj zawieszenia. Historia tych miejsc traktowana jest jako pamięć przeklęta, to przeszłość kryjąca się często pod przysłowiowym styropianem i tęczem. Podzielę się dzisiaj 30-letnim doświadczeniem pracy w roli artysty, organizatora, kuratora i uczestnika międzynarodowego pleneru rzeźbiarstwa malarskiego Pole Sztuk w Rodowie oraz działalności Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowych, którego jestem obecnym prezesem. Działania te wspierane są przez samorządy, instytucje naukowe i kulturalne oraz darczyńców, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku, Urząd Miasta i Gminy, Parafię i Sołectwo. Międzynarodowy plener Pole Sztuk to cykliczny projekt, który na stałe wpisał się w kalendarz plenerowy wielu akademii oraz krajobraz kulturowy naszego regionu i nie tylko. To przede wszystkim wieloletnia konfrontacja wielu artystów z różnych dziedzin sztuki. W tym roku świętowaliśmy 30-lecie pleneru. Jubileusz ten pobudza do wielu refleksji. Przez ten czas przetoczyło się przed Rodowo ponad 1500 studentów sztuki i kilka tysięcy dojrzałych już artystów, którzy zostawili po sobie ogrom pracy artystycznej, ogrom emocji, a przede wszystkim wpłynęli na przestrzeń tego miejsca. Tu cofnę do pierwszego slajdu, jest to stara pocztówka z Grossrodau, czyli Rodowo jeszcze przed wojną. Tu możemy zobaczyć miejsca, które jeśli poprzednicy chcieli upamiętnić. Jest to szkoła, ta po prawej, która została spalona przez Armię Radziecką. Tu jest tak zwana oberża. W tej chwili jedna część tego budynku. Tu jest pomnik poległy, poświęcony poległym I wojnie światowej. W tej chwili jest to już, jest tylko kapliczką. No i tu mamy kościół odezwania się tego Stanisława Kostki, do którego zaraz wejdziemy metaforycznie, bo jest to bardzo ważne miejsce w tej małej miejscowości. Zaznaczę, że przed wojną mieszkało tam 480 mieszkańców. W tej chwili jest nas tylko 80, czyli generalnie wieś umierająca, gdzie jest mnóstwo wolnych miejsc, krzaki, ale o tym za chwilę. To jest lotu ptaka. To są nasze plenerowe. Tu jesteśmy już w środku świątyni, która nas bardzo inspiruje. To jest nasza Axis Mundi. Od wielu lat jest to centrum naszych działań, ale nie tylko dlatego, że tam jest oczywiste sakrum, ale dlatego, że zaprasza tam nas nowy proboszcz, ksiądz, który jest przyjacielem artystów i z którym robimy wspólne projekty i mamy efekty. Tu akurat widzimy późną barokową ambonę. Piękny przykład rzeźby. Został ostatnio odkryty autor tej rzeźby, Joachim Zefrens, niderlandzki rzeźbiarz. Tu mamy późno renesansową płócinę alegorii Cassitas i Benignitas. Płócina ta wróciła po 30 latach do wnętrza kościoła. Została, powiem brutalnie, ale została skradziona. I dzięki naszym wspólnym staraniom proboszcza i Stowarzyszenie Artystów wróciła na miejsce. Tu możemy zobaczyć pracę konserwatorów, którzy też na niej pracują razem z moimi studentami. Plener to przede wszystkim poligon dla młodych studentów. Często jest to pierwsze zetknięcie z dużą przestrzenią, nowymi materiałami. Tu muszę zaznaczyć, że plener 2 tygodnie i te działania są właśnie ograniczone czasowo.
i zadania musimy kończyć właśnie w tym czasie. Tu Państwu pokazuję alegorię XVII-wieczną, alegoria Kościoła Walczącego, ale co ciekawe, ona wróciła po konserwacji i tej sceny w ogóle nie było. To też takie odkrywanie tajemnic. Mówię o tym, bo ta postać, która została tu odkryta, to jest książę Szak von Wittenau, prawdopodobnie, bo takie są nasze domysły. I zostało to, o dziwo, zamalowane nie teraz, w okresie powojennym, kiedy katolicki kościół protestancki, ale w epoce. Nie wiemy dlaczego, pewnie się nie dowiemy, są różne hipotezy, ale no jest to ciekawe. Tu chciałem pokazać osobę, która plecie sznur. Jest to cytat z Koheleta, który mówi, że powróz potrójny niełatwo się rozerwie. I to jest troszeczkę metafora do tych naszych działań wspólnych, że ważne jest, żebyśmy to dobro traktowali właśnie wspólnie. Także to jest takie łączenie i artystów, i władzy, i społeczności lokalnej. To a propos pamięci przeklętej, to jest budynek do wyburzenia byłego budynku kolejowego w Dachau, przedwojenny Dachau. Przed samym zburzeniem udało się wykadrować ten fragment napisu. I to już jest praca z mojej serii Eksploracja Miejsca Świadki. Bardzo ciekawy znak galerii, która też w jakiś sposób jest odzysku. Proszę Państwa, teraz powiem o naszych interwencjach. Plener trwa ponad 30 lat, także trudno było mi w ciągu tych 30 minut wybrać wszystko, ale spróbuję w miarę szybko Państwu przedstawić nasze problemy i nasze działania. Interwencja artystyczna w przestrzeni wiejskiej wymaga dużej rozwagi i wrażliwości. Poznanie mentalności i percepcji mieszkańców. Rodowo liczy około 80 mieszkańców. W trakcie swoistego festiwalu sztuki dochodziło czasem do równowagi ilościowej w relacji mieszkańców do przybyłych artystów. Każdy malarz wie, jak ważny jest grunt, zanim zacznie pracę. Warunki potrzebne do działań artystycznych w społeczeństwie to jego edukacja, współdziałanie i współodpowiedzialność. Trzeba było zapracować na zaufanie. Stworzone zostały warunki wspomagania tych działań. W czasie trwania pleneru rotacyjnie odbywają się otwarte dla mieszkańców warsztaty ceramiczne, kowarstwa artystycznego, wikliny, warsztaty plastyczne i konkursy dla dzieci, konferencje tematyczne, szereg wykładów, pokazy filmowe, spotkania z twórcami. Przez kilkanaście lat mój przyjaciel Mirosław Pisarkiewicz tworzy legendy rodowskie. To też w ramach budowania tożsamości. Tu wspomniane już warsztaty dla dzieci, także musieliśmy zintegrować mieszkańców. Oni musieli być bardzo ważni w tym procesie, żeby byli współtwórcami. No już nie mówię o edukacji młodych. Jesteśmy na terenie szkoły, która jest bazą. Tam mamy zaplecze od 30 lat, tam jemy posiłki, tam pracujemy, mamy pracownię. Jest to idealne połączenie. Tam jest też siedziba stowarzyszenia, którego jestem prezesem, wiceprezesem, jest tam dyrektor szkoły. No i to są działania, które w jakiś sposób mają urozmaicić to miejsce. No, tu jesteśmy sfokusowani bardziej na dzieci, jest to szkoła podstawowa. Tu mamy kilka przykładów takich działań efemerycznych w przestrzeni wiejskiej. Pracownie muralu prowadzi profesor Jacek Dybel, naszej akademii gdańskiej. To jest nasza słynna obórka, która dzięki temu została pomalowana, myślę, że dlatego nie została rozebrana. Tu się mieszczą nasze magazyny, pracownie, no i słynna galeria, której cyklicznie, tu kilka jeszcze przykładów. O, tu jest otwarcie wystawy profesora Jacka Kornackiego, Genotypy, który rozpoczynał wykładem. No i to jest takie wprowadzenie w dziwne miejsca sielskie sztuki współczesnej. To są prace z użyciem ultrafioletu. No, ta galeria cieszy się dużym uznaniem, dużą frekwencją, także robimy to cyklicznie. To też jest wyjście artystów poza
Tu chciałem powiedzieć o ceramice. W przeszłości w okolicach Rodowa było kilka cegielni. Niestety żadna nie przetrwała, ale widoczne wszędzie. Także ceramika jako taki atawizm, która towarzyszy nam od zawsze, to ta magia ognia. Postawiliśmy, tutaj mamy akurat przykład pieca węgierskiego, piec raku, one gazowe. Tak w skrócie, w tych pracach, jak powiedziałem, powstało setki, ale to jest taki pomnik ceramików w świetlicy wiejskiej, gdzie podpisy zostawili bywalcy właśnie warsztatów ceramicznych. Nawiązaniem do tradycji pomorskiej rzeźby średniowiecznej jest Madonna Szafkowa, autorstwa pani profesor Katarzyny Lidak-Moskal i profesora Jacka Kornackiego. Ta rzeźba mieści się w krużganku naszej świątyni. Prewencje rzeźbiarskie. To jest rama, która kadruje w jakiś sposób rzeczywistość. To jest urozmaicenie elewacji budynku. To jest budynek z pierwszej pocztówki archiwalnej. Tu mieściło się przed wojną kino i remiza, ale w czynie partyjnym został rozebrany, że to jest interwencja jednego z kolegów w powiecie budki węgowe. Tu jest kapliczka, komórka, tu jest pilot. Są takie bardzo dziwne rzeczy. Ta sztuka wpływa na zapis topografii miejsc. Pojawiają się nowe, surrealistyczne adresy, na przykład dom pod żyrafą, czy przy pilocie. Pisanie się w krajobraz miejsca na zasadzie kontrastu jest ryzykowne, ale czasem działa. No, następne przykłady. W tym miejscu stało gospodarstwo z zabudowaniami. Nie, to jest taka dekonstrukcja. To jest praca jednej z młodych studentek na temat emigracji. Jakieś następne. No, w czasie plenaru często odbywał się, po 3 lata mówił o tym. Kolega zażartował, że ktoś wpuścił szmatę. Są takie działania w centrum wsi. Jest bardzo zmieniane, wręcz jest szambem. Po paru latach naszych działań wieś w tej chwili zrobiła rewitalizację. Są tam ławeczki, pomost, rzeźby oczywiście też zostały. Także to jest takie miejsce teraz spotkań. To jest praca artystki z byłego NRD, gdzie mówi o pracy, o przestrzeni niczyjej. Tam w tle możemy zobaczyć, w centrum Rodowa stoi wieża telewizyjna, na przykład Mikołaja z lat 70. Ona jest taka surrealistyczna, tak jak te kopytka końskie, typu tej pracy poszły konie po betonie. I tu mam jeszcze taką bardzo poetycką pracę studentów z Krakowa, którzy się zauroczyli naszymi przestrzeniami burz, no i jeziorami. Proszę Państwa, przejdę do projektów zrealizowanych w Rodowie, tak zwanych zbiorowych, które w założeniu miały być projektami właśnie zbiorowymi, mówiącymi tylko i mieszkańców, i artystów, o charakterze monumentalnym, nie tylko z racji gabarytów, ale również z racji siły, przekazu i przesłania. Działania te mają charakter partycypacyjny. Zaangażowane zostały różne podmioty. Posiadamy carte blanche ze strony władz i środowiska. To jest bardzo ważny projekt. To lapidarium. To jest miejsce starego wandyńskiego cmentarza, który istniał do 1945 roku. Po wojnie był sukcesywnie dewastowany i profanowany. Już w 1994 roku podjęliśmy pierwsze próby rewitalizacji tego miejsca. Wykopaliśmy XIX-wiecznego anioła z piaskowca, eksponowaliśmy go, powstała też jedna rzeźba, ale to nie był jeszcze czas, żeby można było wejść w to miejsce, ludność nie była przygotowana, także musieliśmy poczekać do 2005 roku, kiedy to już wspólnie z parafią, ze stowarzyszeniem, z artystami, zrobiliśmy właśnie lapidarium, którego jestem autorem. I on w skrócie brzmi tak, wykorzystując ideę i metody wykopalisk archeologicznych, zaprojektowałem rodzaj odkrywki archeologicznej ukazującej stratyfikację i stratygrafię tego stanowiska. Odsłaniam warstwę bezpośrednią poprzedzającą obecną warstwę czynnego cmentarza katolickiego, powstałego na mogiłach przeszłości, pamięci przeklętej. Chodzi o ukazanie ciągłości miejsca oraz jego kulturowe następstwo.
Tu widzimy. Pozyskane z ziemi wszelkie fragmenty, które są pieczowicie czyszczone, sklejane. Mówiąc o personaliach pochowanych, to historie zapisane w kamieniu, które odkrywamy i odczytujemy na nowo. To jest część nagrobków in situ i ona porządkuje i tworzy linię nowych kwater. To jest właśnie ta okrywka, to tąpnięcie o warstwę, o pokolenie w głąb. To jest praca mieszkańców Rodowa. Przypomnę, że to wszystko jest wolontariat bez grosza wsparcia. Robiliśmy to społecznie przez wiele lat, sukcesywnie. Przy wejściu na cmentarz ustawiono parotonowy głaz narzutowy, podarowany przez radnego, przewieziony przez sołtysa, to także wspólnymi siłami. Tu mamy już tablicę wykutą przez mojego doktoranta. To jest już przytoczony wcześniej XIX-wieczny anioł, który ma symbolizować rodzaj okalecznej świętości. On zainspirował studentów i powstało 5 nowych figur. W ciągu 2 tygodni udało się zrealizować proces i modelowania odlewu i odkucia. No tu mamy fragment już bramy. W tej chwili cały cmentarz jest ogrodzony. Są słupy wymurowane, zrobione anioły, wytyczona została alejka, na której stoi krzyż pasyjką. No i w 2018 roku zakończyliśmy ten projekt dość hucznie. Tu mamy wystawę dokumentującą ten nasz proces wieloletni. No, zostali zaproszeni przedstawiciele 2 rytów. Kościoła katolickiego i kościoła protestanckiego. Tu też mamy przykład wystawy fotograficznej gdańskiego towarzystwa fotograficznego, które to przez lata też dokumentowało naszą pracę. No i później przeszliśmy do kościoła, gdzie miała miejsce wspólna ekumeniczna modlitwa. Został wygłoszony referat na temat eschatologii protestanckiej przez księdza Marcina, profesora Chińca. No i na koniec zagrał Stanisław Szczyciński ze swoją kantatą reformacyjną, skomponowaną na 500-lecie reformacji. Słowa napisał Jacek Cygan. I tak wygląda to lotu ptaka. Ja może wrócę do tablicy, bo chciałem zacytować tekst, który jest tam napisany w 2 językach, polskim i niemieckim. W pamięci wszystkich mieszkańców Rodowa Dużego i okolic pochowanych w tej ziemi trzeba by to, co zniszczalne, przeodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeodziało się w nieśmiertelność. To jest cytat pierwszego listu do Koryntian. Cytat wybrał mój przyjaciel, franciszkanin Gdańska. Przejdziemy do następnego projektu. Kolumbarium wszystkim świętych. Proszę Państwa, jest to znowu idea jest mojego autorstwa. Tu widzimy nisze, w których pojawią się święci. Każdy z uczestników mógł wybrać swojego świętego. Technika była dowolna. Trzeba było się zmieścić w tych gabarytach. Powstawały w różnych materiałach. Ta rzeźba, ten obiekt jest obrotowy, żeby zorientować. Zainspirował mnie mój przyjaciel właśnie franciszkanin, o którym wspominałem, który wrócił z Włoch i mówił o emocjach, o bardzo emocjonalnych parafianach, z którymi współpracował we Włoszech, którzy po modlitwie do jakiegoś świętego, których nie wysłuchał, potem święty lądował przez okno. Także tutaj jest możliwość, że możemy sobie wybrać świętego na każdy czas, na każdą porę. Mamy przykłady. Została jedna nisza wolna, taka symboliczna, ale jeszcze jest miejsce na jednego świętego, także każdy ma czas. No i proszę Państwa, niespodziewanie
nastąpiła kanalizacja obiektów. Obiekt zostaje poświęcony, to rodzaj takiej adopcji przez naszego proboszcza, no, na poświęcenia. I raz w roku, w dzień, przed Dzień Wszystkich Świętych, odbywają się obrzędy religijne z przemarszem przez wieś. Jest to współczesna forma artystyczna w służbie kultu. Następny projekt, dla mnie też bardzo ważny, on trwa. Proszę Państwa, anioły chrzcielne to gatunek na wymarciu. Tysiąca zostało kilka, tylko jeden w służbie, czyli jako anioł chrzcielny i to w Sokwitach, w obecnym kościele luterańskim. Ten nasz rodowski był jednym z piękniejszych. Niestety po wojnie został porąbany i spalony. Przyświeca nam teraz idea rekonstrukcji tego obiektu, który organizował miejsce, organizował świątynię. Tu akurat w miejscu, gdzie wisiał. Tu jesteśmy świadkami wykładu wybitnego fachowca zajmującego się sztuką sakralną protestancką, profesora Piotra Bileckiego z Uniwersytetu Toruńskiego. Tu na dole leży fragment oryginalnego anioła, który udało nam się odzyskać. No i w czasie pola sztuk trzy studentki podjęły się wstępnej próby rekonstrukcji takiego projektu szukania przestrzennego. Raczej chodziło o symbol, gdzie Państwo jak się poświęciły studentki. No i teraz mamy symboliczny przemarsz przez Rodowo, taki symboliczny powrót anioła chrzcielnego do świątyni. To jest próba skali. Oczywiście on w innej formie będzie drewniany, będzie formą współczesną. Oczywiście będzie funkcyjny, czyli będzie mechanizm opuszczania góra-dół. No i będzie służył jako chrzcielnica. Następny projekt Stange. To jest projekt pomnika konnego. Każda szanująca się miejscowość w Europie chlubi się posiadaniem pomnika konnego. Rodowo należy do tego szacownego towarzystwa. W centrum miejscowości na skrzyżowaniu dróg stanął pomnik konny poświęcony pierwszemu właścicielowi, założycielowi Rodowa Dietrichowi Stange. W wybitnej postaci XIII wieku stanął na pozyskanych blokach granitowych z rozebranego XIX-wiecznego wiaduktu kolejowego. Tu mamy pierwsze próby znalezienia się w przestrzeni, to jest szukanie masy. No i ciężka praca moich studentów, mojego asystenta, z moją opieką przez 2 tygodnie z materiałów złomowych stworzyli obiekt pomnika. No tu już cała ekipa w komplecie, oprócz asystenta, że muszę powiedzieć, że byłem kontent z pracy studentów, no i wierzę, że naprawdę dobrzy rzeźbiarze, którzy naprawdę z pasją i z poświęceniem się oddali temu projektowi. Tu mamy, Wiktor był odpowiedzialny za kuźnię. No on się pięknie starzeje, ten koń, bo jednolity jest teraz. Jeszcze tu jest przed. Mamy z każdej strony. Proszę Państwa, to nie jest koniec projektu, chociaż ta forma konia się broni tu bardzo dobrze. Jest bardzo dynamiczna, dobrze dobrana w skali, ale w tej chwili mamy warsztaty dotyczące projekcji przestrzeni. Będziemy próbować postawić jeźdźca jako hologram, gdzie to próba też zobaczenia nowej kompozycji. Też decydujemy, czy ona będzie już na trwale osadowiona, czy zostanie ten koń. No, jest to ciągle proces. Ja może tak na koniec jeszcze przeczytam o efektach, które są bardzo ważne. Który założyć efekty i decydować o formie realizacji działań twórczych w przestrzeni publicznej. Przestrzeń zastana, często uczestnicy stykają się z nią po raz pierwszy. Dla mnie jako organizatora i prowadzącego jest to prawo niespodziane, jednak kontrolowane. Moją rolą jest stymulacja artystów i dbanie o wartości społeczno-kulturowe w wymiarze przestrzeni publicznej. Te formy integracji artystów z mieszkańcami można podzielić na 2 rodzaje osiągniętych rezultatów. Pierwsze efekty wymierne, materialne, w postaci wytworów artystycznych, obiektowych w przestrzeni publicznej oraz niewymiernych,
edukacyjno-społeczny. Ważnym rezultatem trwających działań jest stworzenie stale rozwijającego się projektu artystycznego, który ma za zadanie rozwijać świadomość. Historyczno-artystyczną mieszkańców i nie tylko. Proszę Państwa, pomniki formą upamiętnienia poza dużymi ośrodkami to temat otwarty, jeszcze nie opracowany. Dotykamy wrażliwej materii, przestrzeni społecznej, brak jest rozwiązania, krada się chaos w planach zagospodarowania, widoczne podobieństwa zrodu deweloperskiej agresji, tempo życia bliskiego się zmienia, globalizacja dotarła wszędzie. Przysłowiowa sielskość to historia. Wszystko jest w procesie. Zmieniają się relacje przestrzenne, międzyludzkie. Wszystko przyspiesza z dnia na dzień. Zmienia się pejzaż kulturowy. Ten dosłowny na horyzoncie. Powstają fermy wiatrowe, ściany płaszczyzn fotowoltaiki i tak dalej. Przestrzenie te tracą swój historyczny i kulturowy charakter. Stają się jałowe, bez wyrazu. W tworzeniu pejzażu kulturowego miejsca ważna jest interakcja społeczna. Należy zadać pytanie, czy możemy ją stymulować? A jeżeli tak, to w jaki sposób? To ciągłe szukanie kierunkowskazów nowych symboli, nowych form. Celem nadrzędnych tych działań jest budowanie lokalnej tożsamości miejsca poprzez jego eksplorację. Bardzo dziękuję. Myślę, że zmieściłem się w czasie, chociaż tu materiału było bardzo dużo. Ja również dziękuję. Tak, zmieścił się Pan w czasie i tutaj podziękowania również właśnie za tę dyscyplinę autora jako prelegenta. I dziękuję za bardzo interesujący, inspirujący referat, wykład. Ciekawy również w naszej perspektywie tego tematu głównego, który nam przyświeca, czyli bardzo interesujący poprzez powrót do obiektu, do rzeźby. Jakkolwiek byśmy tej rzeźby nie definiowali, o czym wspominała Magdalena Ujma, zdajemy sobie sprawę, że to pojęcie jest płynne i niedookreślone, jednak tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z konkretnym obiektem, obiektami, które na trwałe mają być wpisane w przestrzeń, właśnie i przestrzeń pozamiejską, co też jest bardzo ciekawym odstępstwem w tych naszych rozważaniach, bo rzeczywiście ja jakoś tak siłą rzeczy trochę skupiamy się na wielkomiejskości, także tym bardziej ważne i wartościowe wystąpienie. I na sam koniec, zanim zaproszę Państwa na przerwę, pozwolę sobie skorzystać z przywileju moderatorki i jedno takie zdanie komentarza, jeśli będzie miało ono jakiekolwiek znaczenie dla Państwa twórców tam na miejscu w Rodowie. Jak dla mnie ten pomnik konny zdecydowanie proszę pozostawić bez jeźdźca. On jest tak bardzo wymowny i tak świetnie koresponduje, dekonstruuje i krytycznie dyskutuje z tradycją pomnika w ogóle, że ja bym zdecydowanie optowała za pozostawieniem tej formy właśnie w takim kształcie, ale to oczywiście tylko dygresja. Dziękuję bardzo. Bez wątpienia powrócimy do tych tematów w naszej dyskusji podsumowującej, a teraz prawie 15 minut przerwy i o godzinie 13:15 Kamilo, poproszę, żebyś zaprosiła nas na kolejne, już ostatnie w dniu dzisiejszym wystąpienie. Dziękuję bardzo. Witamy naszego kolejnego gościa, pana Jarosława Kozakiewicza, który jest artystą wizualnym, jak również profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jarosław Kozakiewicz jest twórcą konceptualnych rzeźb i instalacji, a także realizacji, które nawiązują do sztuki ziemi, chyba mogę tak powiedzieć. Jest autorem projektów architektonicznych czy projektów raczej na pograniczu rzeźby, architektury i nauki. I tematem jego dzisiejszego wystąpienia będzie przestrzeń konfliktu. Zapraszamy. Panie Jarku, musi Pan włączyć mikrofon. A właśnie, bo nic nie słychać.
Już teraz. O, teraz. Dobrze. Momencik. Dobrze. Chciałem podziękować dyrektorowi Centrum Rzeźby za zaproszenie. Jak rozumiem, to jest pokłosie zeszłorocznego projektu związanego z przyznawaniem funduszy na realizację czy rewitalizację rzeźb w przestrzeni publicznej. Ja przygotowałem... Tegorocznego, to tylko jeśli mogę, tegorocznego projektu. Tegorocznego, tak. Tegorocznego, realizujemy w tym roku, proszę bardzo. I w przyszłym też będziemy. Imię to może dlatego, tak. Ja przygotowałem kilka projektów, które wprowadzą Państwa w temat tego typu, bo będą są związane z tym problemem, który chcę pokazać. Konflikt jakby w przestrzeni się pojawia. Ja właściwie nie realizuję rzeźb w przestrzeni publicznej, choć jestem rzeźbiarzem i robię rzeźby, pracuję nad rzeźbami, gdzieś tam one się przewijają przez całe moje życie. Natomiast trudno mi powiedzieć, że zrobiłem rzeźby w przestrzeni publicznej. To, co robię, to są raczej jakieś projekty paraarchitektoniczne albo projekty, które są projektami zagospodarowania przestrzeni. I na tym się chciałem skupić i pokazać, jak ta przestrzeń jest trudna dla artysty i od czego się odbija, z czym się zderza, jakie ma problemy, jak to wygląda z punktu widzenia artysty, jakoś ten panel tak jest zatytułowany. To, co Państwo widzicie, to jest tak zwany Park Drwęskich. Mówię tak zwany, bo z parkiem ma niewiele wspólnego poza nazwą. To jest taki niewielki skrawek ziemi, 4 hektary w centrum Poznania przy ulicy Królowej Jadwigi, bardzo ruchliwej. Oprócz samochodów są tam tramwaje. Także właściwie to miejsce jest rozjeżdżone, hałaśliwe i właściwie nie jest wykorzystywane. Nie jest takim parkiem funkcjonalnym, można powiedzieć, w takim dosłownym słowo tego znaczeniu. W 2007 roku Zachęta Wielkopolska poprosiła mnie o przygotowanie rzeźby do tego miejsca. Ja się analizowałem to miejsce, rozmawiałem z ludźmi, którzy tam przychodzą. Właściwie dowiedziałem się, że głównie osobami, które odwiedzają, to są osoby, które mają psy, które wyprowadzają na spacer, bądź też przychodzą ludzie, żeby pić alkohol wieczorami. I pomyślałem sobie, że nie warto robić rzeźby, która będzie zwracała uwagę sama na siebie, natomiast być może warto zrewitalizować to miejsce i przywrócić je społeczeństwu. I zaproponowałem, to tak wygląda z drugiej strony, to jest taki trójkąt, który jest otoczony wałem. Zresztą wygląda bardzo ładnie, natomiast jest bardzo hałaśliwe i to zanieczyszczenie powietrza też bardzo się tam odczuwa. Po drugiej stronie ulicy są ogromne wieżowce, to są budynki Andersi, które też w jakiś sposób wizualnie dominują ten Park Drwęskich. I zaproponowałem wysłonięcie tego parku, tego terenu, takim pasem 150-metrowym, który byłby osłoną akustyczną i wizualną i też tworzył nowe dźwięki, to zaraz pokażę, tak żeby to miejsce przywrócić do życia. Wszelkie projekty, jakie powstały wewnątrz tego parku związane z rewitalizacją tego miejsca, były oparte na strukturze trójkąta, która nawiązywała do planu głównego tego miejsca. Tam jest też dość duży spadek, więc wykorzystałem ten spadek tego terenu do właśnie stworzenia czy zaprojektowania strumienia, który w miarę opadającej wody poprzez taką bardzo delikatną kaskadę zbudowaną trójkątów wywoływał pewien szum, który byłby konkurencyjny wobec dźwięków dochodzących z ulicy. To jest ta zapora, powiedzmy, akustyczna, bardzo niska, taka niezbyt ingerująca, która ma zmienną wysokość od 2 do 2,5 metra i też różne wychylenie. Także byłby to taki pas biegnący wzdłuż chodnika, który byłyby to panele, które byłyby zasypane ziemią, porośnięty zielenią. Trochę tak jakby sam ten park zagiął swoją powierzchnię do góry i próbował się zasłonić przed tą ulicą. Projekt wydawał się dość niewinny, by Zachęta Wielkopolska była gotowa to sfinansować i projekt, samo przygotowywanie projektu i prace na tym przebiegały dość wartko. I nagle po skończeniu tego projektu okazało się, że jest niemożliwy do zrealizowania, dlatego że miasto zmieniło zdanie. Miasto zmieniło zdanie właśnie z powodów, które nie są wyjaśnione do dzisiaj. Tym projektem wywołałem jakąś ogromną dyskusję, która trwała przez co najmniej pół roku, jeśli nie dłużej, przewinęła się przez prasę i media społecznościowe, zaangażowało się Towarzystwo Inwestycje dla Poznania, które bardzo broniło tego projektu i kilka jeszcze jakichś innych organizacji.
i nie, w ogóle niezrozumiały był jakiś ogromny opór konserwatora miasta i architekta miejskiego. Ja już się z nimi spotykałem kilka razy na jakichś takich publicznych debatach. I właściwie trudno było zrozumieć, te argumenty były zupełnie irracjonalne, odwoływano się do ringu Sztubena, jakiejś takiej historycznej struktury, która zresztą już jest zupełnie jakąś martwą i tak dalej. Miasto się, najważniejsze jest to, że się miasto wycofało, był ten projekt, go nie ma. Okazało się, że prawdopodobnie przyczyną takiej zmiany polityki miasta czy decyzji miasta jest to w sprawie tego miejsca. Było to, że jakby zobaczono, czy zapomniano o tym, że być może to miejsce ma jakiś potencjał komercyjny, gdzie mogą powstać nowe, kolejne wieżowce, tak jak te, które się odbijają tutaj w tej szybie, które są po drugiej stronie ulicy. I właściwie zajęcie go, oddanie go społeczeństwu jakby przekreśli ten ekonomiczny walor, tego niewielkiego miejsca. Było to 14 lat temu, do tej pory właściwie nic się nie stało, projekt nie został zrealizowany mimo całej tej burzliwej debaty, jaka minęła. Natomiast bardzo, bardzo ciekawie jakby pokazuje też pewną niemoc wobec jakichś takich ukrytych intencji miasta, czy pewnej polityki miasta ekonomicznej, czy jakichś takich dziwnych połączeń interesów lokalnych architektów czy deweloperów z jakimiś rozmaitymi po prostu urzędami, które są powiązane z kolei z włodarzami miasta. Więc to jest takie doświadczenie, gdzie ten konflikt się bardzo wyraźnie zarysował, nie do końca jest jasny, natomiast no, jak widać, projekt mimo tego, że powstał, mimo tego, że była wola i były pieniądze, nie powstał, też ze wszechmiar jakby sąsiedzi bardzo go chcieli, wszyscy chcieli, żeby powstał, a nie powstał. Więc zupełnie jakaś taka sprawa, można powiedzieć, z archiwum Mix. Drugi projekt, który w tym samym czasie zrealizowałem w Poznaniu, kiedy przyjechałem, często bywałem tam z powodu tej tak zwanej kurtyny ziemnej, tak został roboczo nazwany, potem ten tytuł jakoś się przykleił i został. Drugi projekt to projekt związany z Górą Przemysła i Zamkiem Przemysła. To jest wczesno-średniowieczny zamek, który tam istniał i nie wiadomo jak wyglądał. Natomiast na początku lat 2000 pewne środowiska poznańskie, bardzo takie konserwatywne, które są niezadowolone z obecności Zamku Cesarskiego i jakby pewnej braku równowagi ze strony, powiedzmy, polskiej architektury narodowej, czy odwołujące się do jakichś historycznych wątków, postanowiły, powiedzmy, przywołać do życia, bo trudno to nazwać rewitalizacją, czy jakąś restytucją, czy rekonstrukcją, przepraszam, bo nie wiadomo, jak ten budynek wyglądał we wczesnym średniowieczu, postanowiły po prostu te środowiska przywołać tę architekturę w jakiś sposób w pamięci miasta, proponując wybudowanie pomnika Zamku Przemysła. I to jest właśnie projekt tego pomnika, który na początku lat 2000 powstał i mimo ogromnych protestów mediewistów, specjalistów tego okresu, którzy twierdzili, że nie ma to nic wspólnego z autentyczną architekturą, która w tym miejscu była, już nawet abstrahując od tego, czy warto rewitalizować, czy nie, tego typu budynki, to on jest zupełną fikcją, jak to nazywano go w Poznaniu zamkiem Gargamela. Postanowiono jakby go, znaczy chciano go zrealizować i jakby prace poszły bardzo daleko. To, warto wspomnieć, to jest najwyższe miejsce w Poznaniu. To jest tuż obok Muzeum Narodowego i jest to góra, która, ta góra jakby jest najwyższym punktem miasta i widać ten zamek byłoby ze wszystkich stron. Poproszono mnie o jakąś interwencję wizualną, która mogłaby wejść w dialog z tym projektem. Ja zaproponowałem pozostawienie tego miejsca, bo wiadomo, gdzie ten zamek stał, no bo jakieś tam szczątki fundamentów są. Jest też wiadomo, gdzie była wieża, ta pierwsza wieża Przemysła II. To jest to miejsce, w którym widzicie Państwo ten kwadrat wycięty. Tutaj była wieża tego zamku. I postanowiłem zaproponować na sobie takiej jakby dyskusji też, zabrania głosu dyskusji w tej całej takiej bardzo konfliktowej i pewnej właśnie jakichś takich brutalnych po prostu sformułowań dyskusji. Zaproponowałem zostawienie tego miejsca pustego jako pewnej takiej demokratycznej platformy, czyli jakby zdemokratyzowania przestrzeni tego zamku i nie pozostawiania, jakby usunięcia tej wieży, pozostawienia światła po niej,
jako usunięcia, jako symbolu usunięcia tej władzy królewskiej na rzecz właśnie tego demokratycznego społeczeństwa. Zaproponowałem też zbudowanie takiego dwupoziomowego tarasu i połączenia tego tarasu z tą strukturą tutaj szklaną z Muzeum Narodowym, którego tutaj fragment w tym miejscu. I tam mogłoby się odbyć jakaś, a mogłoby to miejsce być wykorzystane na jakiś fragment, na jakąś część kolekcji muzeum. I mimo tego, że ten projekt właściwie wydawał się dość też niewinny i taką właściwie prostą, był takim prostym namysłem nad tym miejscem, wywołał również jakąś burzliwą dyskusję. Niesamowitą, też poznaniacy chyba mają taką tendencję takiego bardzo wchodzenia, jakby bardzo aktywnego w takie debaty społeczne, publiczne. Było ogromną dyskusję na temat tego, czy to, czy tamto. I nagle okazało się, że po prostu ten projekt postawiono jeden do jeden z tamtym zamkiem, czy z zamkiem Gargamela, jako projekt, który mógłby konkurować i mógłby zostać wybudowany. Było to dla mnie dość niesamowite doświadczenie, muszę powiedzieć, bo się zupełnie tego nie spodziewałem, że zaczęto na poważnie rozważać budowę. Tego się z ogromną ciekawością się w tej debacie przyglądałem. Oparło się to o prasę krajową, na środowiska prawicowe oczywiście bardzo się mocno w to włączyły. Część tych środowisk bardzo, bardzo popierała budowę tego zamku i krytykowano mnie za jakby odchodzenie od pewnych historycznych wątków, czego zupełnie nie rozumiem, dlatego że ta tradycja gdzieś tutaj cały czas jest, jak Państwo widzieliście tutaj. Tutaj jest jakby odniesienie, pokazanie fundamentu tej wieży. I zachowanie pełnej jakby takiego subtelnego zupełnie podejścia do tej tkanki historycznej, która w tym miejscu była, jednocześnie stworzenia miejsca przestrzeni publicznej, które wydaje mi się, że byłoby bardzo interesujące i ciekawe dla Poznania. Tutaj widać model tego obiektu w takiej większej skali jakby przestrzennej, tego łącznika z budynkiem Muzeum Narodowego. Tu jest widok z tarasu i widok na z góry z tego tarasu na fundament, na te oryginalne fundamenty wieży, które gdzieś tam pod spodem są. I widok z wieży ratusza poznańskiego na panoramę miasta. Że widać, że ten obiekt nie zakłócał, gdyby powstał w takiej formie, czy podobnej jakkolwiek. W każdym razie, gdyby powstała architektura modernistyczna, która nie pretendowałaby do budowania jakichś wież, czy jakichś takich wzniosłych po prostu form, w żaden sposób nie zakłócałby tej historycznej panoramy, która jest sama w sobie jest ogromną, ogromną wartością, jest oryginalną tkanką, którą po prostu tutaj warto o niej pamiętać i ją jakby wynosić ze wszelką cenę. Natomiast parę lat później i ten nasz projekt zatrzymał w jakiś sposób, znaczy w każdym razie spowodował zatrzymanie budowy tegoż zamku na kilka lat. I to było też bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie, dlatego że te obrazy były tak sugestywne, jak się okazało, że wycofano się z tego. I po kilku latach zmieniły się władze, zmieniła się polityka w mieście i powrócono do tego tematu i wybudowano ten zamek. I on w tej chwili wygląda tak, jak widzicie Państwo na tym zdjęciu. Myślę, nie będę się już tutaj rozwodził, jeśli mam jakieś pytania, to oczywiście możemy do dyskusji na ten temat powrócić. Natomiast no tak jak się abstrahując od architektury, chciałem powiedzieć jeszcze raz, że to jest to pomnik, a nie architektura taka, że tak powiem, per se, która gdzieś, będzie, że przez funkcjonalność tego budynku też jest bardzo wątpliwa. Nie wiadomo właściwie po co on powstał i co tam się w nim miałoby dziać. To nie było w ogóle istotą tego konstruowania tego obiektu. To są ruiny. To jest zdjęcie z początku XX wieku. Są to ruiny takiej willi palawiańskiej, która należała do biskupów płockich. Była zlokalizowana w Broku nad Bugiem. To jest miasto na północny wschód od Warszawy, 80 kilometrów od Warszawy. Bardzo pięknie położone, niezwykle pięknie położone miasteczko, które w XVII wieku było naprawdę wielkim miastem. Miało ponad 400 murowanych domów. Leżało na szlaku Wilno-Warszawa, bo Warszawa-Wilno było ośrodkiem przyładunkowym dla drewna i panował tam mikroklimat ze względu na rozlewiska Bugu i na ogromną puszczę, która istnieje tuż obok. To miasto po wielu pożarach zostało zupełnie zdegradowane i właściwie dzisiaj możemy mówić, że jest to
upadłe miasto, też to miasto było w tamtych czasach było własnością biskupów, utraciło ten tytuł na początku XIX wieku. W każdym razie pałac był bardzo krótko, ta letnia rezydencja była bardzo krótko wykorzystywana. Ona była dość niesamowita, bo miała tutaj taką wieżę widokową do obserwacji krajobrazu, który właśnie tam był. To była fundacja Henryka Thierleya, który był człowiekiem schorowanym, jak doczytałem gdzieś tam i przyjeżdżał tutaj z tego Płocka, żeby odpoczywać. Poprzez, jak to w Polsce, poprzez te wszystkie historyczne wydarzenia, które miały miejsce przez wieki, ostatecznie w okresie międzywojennym cały ten budynek rozebrano, mieszkańcy lokalni rozebrali na cegłę i jedyne, co pozostało ostatnim takim fragmentem, jest ten fragment tej wieży widokowej bez klatki schodowej. Natomiast co ciekawe, to jest to, że kiedy ziemia trafiła po wojnie w ręce rolnika, to on uprawiał ziemię wokół fundamentu. Nie dotykał do tego dawnego fundamentu. To jest niewielki, bo to 10 na 40 metrów. I w tym miejscu wyrosły drzewa. To jest takie zdjęcie zrobione na wiosnę, więc nie widać do końca, jak te drzewa zasłaniają. Tu miałem akurat takiego slajdu, ale kiedy te drzewa jakby są w pełnym rozkwicie, to właściwie tej wieży zupełnie nie widać. Jest interesujące jest to, że w krajobrazie kulturowym ten pałac, który zniknął i przeszedł te wszystkie koleje losu, łącznie z powstaniem, z walkami powstańczymi, z potopem szwedzkim i tak dalej, i ostatecznie tą taką barbarzyńską rozbiórką w okresie międzywojennym, to te drzewa właściwie w krajobrazie kulturowym stworzyły na nowo pewną formę, która w krajobrazie się pojawiła, taką zieloną chmurę, po prostu zieleni, która gdzieś tam na tym, powiedzmy, wzgórzu, jeśli tak na Mazowszu można powiedzieć, na tym lekkim wzniesieniu, wzniesieniu jest, jakby się na nowo objawiła. Też tutaj są takie domniemania na podstawie badań archeologicznych, że w tym miejscu jakby zostało założone pierwsze grodzisko, więc tam historia tego miejsca jest średniowieczna, więc historia tego miejsca jest bardzo, bardzo długa, więc ten palimpsest jest taki naprawdę, naprawdę bogaty. Ja tutaj, kiedy pierwszy raz to zobaczyłem, to pomyślałem sobie o tym takim połączeniu architektury i zieleni, o takim bioarchitektonicznym jakimś organizmie, który nagle się pojawia. I stworzyłem projekt, o to widać tutaj, jak jest więcej troszkę zieleni, jak to wygląda wewnątrz. I pomyślałem sobie, ponieważ dokumentacja jest z początku lat 20., kiedy powstało Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, to byli tacy fascynaci, którzy jeździli po Polsce, fotografowali, dokumentowali, mierzyli o zabytki, które jeszcze istniały. Dzięki temu wiemy, jak ten budynek wyglądał. Postanowiłem zaprojektować obiekt, który właściwie pewnie można powiedzieć, że jest czymś między rzeźbą a budynkiem, który jest fantomem tegoż pałacu. I jest prawdopodobnie był to pierwszy w ogóle bioarchitektoniczny projekt w Polsce, w którym ta zieleń jakby przerastała te strukturę, zachowane zostały podziały okien. W środku natomiast miał powstać taki szklany pawilon w miejscu dawnej historycznej sieni i oczywiście wejście na wieżę i ten oryginalny belweder miał zostać, czyli ten taras widokowy miał zostać przywrócony, tak żeby ludzie mogli oglądać stamtąd, widzieć ten niezwykły uroki parku krajobrazowego, który tam gdzieś w tle widać. To jest przeogromna przestrzeń, która była nietknięta zupełnie przez człowieka, w każdym razie na większości swojej powierzchni. I powołaliśmy do tego celu fundację. Jakby ten projekt się znakomicie rozwijał, włączyło się kilka firm, ogromnie się zaangażowało. Ostatecznie taka firma brytyjska w światowej sławie, Arup Inżynierska, zrobiła taki ultranowoczesny projekt budowlany, który jest dość rzeczą trudną i kosztowną. W każdym razie dokumentacja powstała, bardzo daleko to wszystko się posunęło. Mieliśmy też patronat ministra kultury. Miało tam powstać Centrum Kultury, które miało zajmować się w przyszłości właśnie organizowaniem pobytów artystów czy pobytów pisarzy, nawet organizowaniem festiwali filmowych. No, taki to bardzo ambitny ośrodek, który miał wokół tego pałacu, gdzieś tam wokół tego broku miał powstawać. Brok jest bardzo małą gminą, gmina Brok, jest najmniejsza gmina w Polsce, ma 1500 mieszkańców, ma za to bardzo dużo mieszkańców letnich, czyli około, szacowaliśmy wtedy, że to było jakieś 3500 osób, które przyjeżdżają z Warszawy na weekendy, więc generalnie wydawało się, że to miasto, które nie ma żadnego jakiegoś programu, poza tym powiedzmy taką turystyką indywidualną, to właściwie taki program kulturalny, który można by było zaszczepić w takiej mini gminie, byłby znakomitym pomysłem. I o dziwo spotkało się to z brakiem zainteresowania.
I ponieważ chcieliśmy skorzystać z funduszy unijnych, bo inaczej takiego projektu się nie zrealizuje i gmina tutaj była bardzo istotnym partnerem, w każdym razie powinna była wykazać zainteresowanie, to trafialiśmy na kompletny opór. I trwało to bardzo długo. W sumie od pierwszego dnia, kiedy przyjechałem do Broku, do momentu, kiedy właściwie straciłem wiarę w realizację tego projektu, to zmieniło się 4 burmistrzów. Właściwie ciągle odbijałem się ze swoim przyjacielem, który mi przy tym pomagał i założyliśmy razem tę fundację od ściany i nie mogliśmy w ogóle ruszyć z miejsca. Organizowaliśmy tam imprezy rozmaite, które po prostu miały też jakby, dzięki którym mieliśmy uzyskać przychylność mieszkańców tego Broku. Natomiast jakby niezrozumienie działania, możliwości działania poprzez kulturę, jakby zmieniania, wpływania na ekonomię miasta, na ruch turystyczny, na charakterystykę tego miasta, jest tak, ten brak tego zrozumienia jest tak jakoś głęboko zakorzeniony, że to właściwie trudno jest coś takiego pokonać. To jest w ogóle, gdybym to można naprawdę napisać książkę na ten temat. To jest bardzo w ogóle trudno wytłumaczyć, jak ogromny brak jest zrozumienia dla tego, co za pomocą projektów kulturalnych można w takiej gminie zrobić. I jak bardzo trudno jest to ludziom wytłumaczyć. Tam po prostu przewinęły się dziesiątki rozmaitych ludzi, którzy próbowali im coś wytłumaczyć. I nie mogliśmy w ogóle przejść. Odbijaliśmy się po prostu od ściany. Więc to jest bardzo też dziwne zjawisko. Kolejne, mimo ogromnych nakładów, ogromnego wysiłku, naprawdę bardzo dużej liczby ludzi, którym jestem bardzo, bardzo wdzięczny i szczerze mówiąc, czuję się zobowiązany wobec nich ze względu na ten duży wkład pracy. Ale po prostu nie dało się nic zupełnie zrobić. Jest to, jakby ta upadłość tego miasta była wręcz wpisana w jego charakterystykę. To jest ten Belweder, to jest jakaś makieta. Tych zdjęć i w ogóle dokumentacja jest ogromna. Ja tak to wszystko skracam bardzo, żeby Państwa nie zamęczyć, tym bardziej ten czas jest ograniczony. To, co Państwo widzicie tutaj, to jest część miasta Oświęcim. To jest zupełnie inny projekt. To jest Państwowe Muzeum Auschwitz. To jest teren, który kiedyś przeznaczono pod park i ja w 2005 roku wygrałem konkurs na zagospodarowanie tego terenu. Właściwie wygrałem takim projektem ideowym, to był duży międzynarodowy konkurs. Nazywać się to miało Park Pojednania Narodów. Była to taka inicjatywa profesora Zolla i jego współpracowników, który miał jakby dowartościować w jakimś sensie, czy zwrócić uwagę, czy jakby pomóc mieszkańcom miasta, którzy ciągle narzekają, że żyją w cieniu muzeum, i to muzeum jakoś im ciąży. No i jakby jest to generalnie problem. Długo by pewnie o tym można mówić. Że zaraz do tego trochę pewnie wrócę. Ja oprócz tego parku, o którym nie będę mówił, co tam się miało dziać, jak on miał służyć i mieszkańcom i powiedzmy tym turystom, którzy odwiedzają Auschwitz, którzy mogliby skorzystać wejść do tego parku po odwiedzeniu muzeum. Zaprojektowałem też tutaj taki most dla pieszych, który obecny prezydent Oświęcimia zdecydował się zrealizować. Miało to miejsce lat temu. Tak jak projekt jest z 2005, to są dawne dzieje. Natomiast zaczęliśmy dyskusję na temat tego mostu chyba w 2007 roku. To jest bardzo piękne miejsce. Soła jest rzeką, która jest tutaj zupełnie taka bardzo w ogóle płytka i tej wody jest mało. I zaprojektowałem most, który łączył te dwa brzegi. I był skierowany właśnie z jednej strony do tych turystów, którzy mieli jakby przechodzić przez tą symboliczną, powiedzmy, granicę, jaką jest rzeka, do tego parku, który tam powstał. I wszystko właściwie się zaczęło rozwijać w 2011 roku, praca nad tym mostem. Niemniej Oświęcim jest miejscem tak bardzo wyjątkowym ze względu na zderzające się siły polityczne, że tak powiem, wewnątrz, nie mówię o jakichś większych takich kołach, natomiast wewnętrzne te siły, które tam są, które też rozgrywają jakby tą relację między miastem i muzeum. I być może często w sposób cyniczny niektórzy ci radni potrafią
czy starają się wykorzystywać takie podejście, że właściwie wszystko, co się dzieje wokół Państwowego Muzeum, jest jakby rozszerzaniem, jest jakąś ekspansją tego muzeum. I to dla mieszkańców nie jest dobre, bo oni głównie starają się po prostu podkreślać wartość swojego miasta i wartości życia i potrzeb i rozwoju i tak dalej. Co zresztą jest jakby słuszne i zrozumiałe. I też ten Park Poznania temu miał służyć tak samo jak ten most, dlatego że jakby ci mieszkańcy, ci turyści dzięki temu mostowi mogliby się do miasta dostać i zobaczyć tą stałą strukturę miejską, czego nie zrobią, jeśli tego mostu nie będzie, bo wsiądą do autobusu i po odwiedzeniu Auschwitz odjadą z powrotem do Krakowa czy gdziekolwiek indziej. Więc jakby ten proces był długi. Przeszliśmy tutaj przez wszystkie możliwe etapy, łącznie naprawdę bardzo, bardzo długi proces projektowy, który trwał wiele lat, może ze 3 lata i w końcu ostatecznie projekt powstał po tym 2011 roku. Został firma, która wygrała, to jest takie międzynarodowe konsorcjum, które projektowało, że chyba jedyna, jaka się zgłosiła do przetargu, bo ten most jest bardzo trudny, dlatego że jest bardzo ciężki po środku, jest w ogóle inny niż normalnie typowe mosty. To jest ten korytarz, który jest w środku, to jest takich kilka faz przejścia, wychodzi się do światła. Zostały wykonane właściwie wszystkie możliwe działania związane z przygotowaniem do realizacji tego projektu i projekt nie powstał, albo prawdopodobnie nie powstanie, bo też trudno powiedzieć właściwie dlaczego. Mimo tych ogromnych nakładów, jakie zostały poniesione, właściwie nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Pewnie z punktu widzenia, jak zawsze można powiedzieć, że stal podrożała albo coś tam innego się stało, natomiast to nie jest, myślę, że to nie jest jedyny argument, myślę, że jest bardziej pewien związany właśnie z polityką, z pewnym rozumieniem, jakimiś interesami takimi politycznymi wewnątrz miasta, czy kalendarzem wyborczym, całym takim szeregiem po prostu elementów, które gdzieś się z tym łączą. No i mimo tego, że mówiło się o tym, że ma to być nowa ikona miasta i to miasto ma służyć i ma jakby odczarować w jakiś sposób i tą całą, to nieszczęście tych mieszkańców i spowodować, że oni będą mieli coś innego niż Muzeum Auschwitz jako główne miejsce, które ich charakteryzuje, ich miasto, no to jednak się to prawdopodobnie nie wydarzy. Więc to jest jakby też pokazuje tą przestrzeń wokół Auschwitz, wokół muzeum, która nie jest w strefie UNESCO, jest to też objęta ochroną UNESCO. Jest to w ogóle trudna przestrzeń do projektowania. Naprawdę to jest bardzo skomplikowany proces, żeby przejść i doprowadzić do tego, żeby uzyskać wszelkie zgody na budowę czegoś takiego w takim miejscu. To mimo tego, że to przeszliśmy, to się nie zdaje. Więc jest to przestrzeń naprawdę super trudna, właśnie ze względu na, znaczy bardzo konfliktowa, to chciałem powiedzieć w kontekście tytułu tego wystąpienia. Bardzo konfliktowa, bardzo newralgiczna, delikatna, bardzo łatwo poruszać jakimiś strunami, jak się chce po prostu zagrozić takiemu projektowi, czy załatwiać jakieś swoje po prostu interesy. I tutaj już jesteśmy w Łodzi przy wejściu do Muzeum Sztuki Nowoczesnej MS2. To jest budynek obok manufaktury. Jako że osoby są zainteresowane sztuką, to pewnie większość z Państwa miała okazję tym wejściem do muzeum wchodzić. Kiedy muzeum otwierało ten swój nowy oddział w MS2, poproszono, dyrektor Suchan poprosił mnie o zrobienie projektu na z okazji inauguracji wejścia czy otwarcia tego muzeum. I tutaj ten konflikt właściwie się pojawia w taki sposób taki dość ciekawy, dlatego że nie można nic zrobić na ścianie, bo to jest budynek zabytkowy. Nie można nic zrobić na ziemi, bo teren nie należy do muzeum, tylko do manufaktury. Oprócz tego ta manufaktura, tutaj tego na zdjęciu nie widać, a ta manufaktura się wdziera w ten budynek historyczny tej fabryki, przepraszam, nie pamiętam nazwiska tego właściciela, i poznańskiego. I jakby miałem tutaj wielki problem z tym, jak wybrnąć z tego tematu, żeby to jednocześnie zachować w jakiś taki surowy sposób zrobić coś, co nie stanie się częścią manufaktury, stanie się częścią muzeum, ale dotyka ziemi, wchodzi w ścianę.
zaprojektowałem takie dwie płyty, które odwołują się do wielkości tych drzwi, które tam są. Taki projekt, który właściwie w pewnym sensie jest wywiedziony z tej formy architektonicznej, o którą jest oparty. Projekt się nazywa Tabula Rasa i odwołuje się swoją jakby tą taką tkanką ideową do zawartości tego, co jest w muzeum, do takiej starszej, albo być może najbardziej wartościowej sztuki awangardowej na świecie, tworzonej przez artystów, do pewnego do wolności, do pewnych braku przykazań, do pewnej czystości, do pewnej swobody działania artystycznie. Ten projekt już tu stoi dobre 11 lat i sobie rdzewieje, także myślę, że jeszcze parę lat postoi. Jest to stal kortenowska, która z zasady ma rdzewieć. Taka jest jego uroda, także ta natura gdzieś tam zapisuje swoje ślady. I to ostatnia już rzecz, którą Państwu chciałem pokazać, to jest projekt, który powstał w Brugi. Brugia to jest miasto, jak pewnie Państwo wiecie, ale tak do przypomnienia, to jest takie historyczne miasto objęte ochroną UNESCO, prawie w całości, ta historyczna tkanka w Belgii. Miasto właściwie jest muzeum. Całe jest po prostu pocięte kanałami, to Wenecja północy, to się zwykło mówić. Od ponad 100 lat nie wybudowano tam żadnego mostu. I ja tutaj zostałem zaproszony do tego projektu. To był most, który został jakby w zamiarze. Był ten most wybudowany jako tymczasowa struktura. W ciągu 100 przez pół roku odwiedziło go, przeszło przez ten most ponad 250 tysięcy ludzi. I on jest projektem, który w tym konflikt, ja tutaj widzę właśnie w tym jakby w sensie pewnych razy, że bardzo było to dla mnie ciekawe, jakby próba wpisania się w tą architekturę, pewną dekoracyjność tej architektury, która tam jest, bo tam są po prostu budynki z bardzo różnych okresów. I z drugiej strony jakby zachowanie pewnej funkcjonalności, a też zrobienie czegoś swojego. Ja tu się akurat, to są takie moje rzeczy, które ja robię od wielu lat i są związane z organizacją ludzkich zmysłów w głowie człowieka. Jeśli tych struktur wywiedzione są jakby spotkanie tych ludzi na tym moście. Więc powstał taki most, który był niezwykle trudny do zbudowania, dlatego w sensie technicznym, dlatego że tutaj co minutę przepływa motorówka. Nie mogliśmy zatrzymać tego ruchu. Te motorówki muszą pływać z tymi turystami. Mało tego, nie można wjechać dźwigiem, bo nie ma gdzie tego dźwigu postawić, bo tam architektura jest, poziom gęstości nieprawdopodobny. W związku z tym ten dźwig jakiś tam się w końcu pojawił, gdzieś go tam ustawiliśmy i to wszystko, cała ta struktura była budowana podczas jakby tego ruchu po tej wodzie, tych łodzi motorowych i tego całego ruchu turystycznego. No jakby ten konflikt może nie jest tak dramatyczny jak w tych poprzednich projektach, ale dołączyłem to na koniec, dlatego że chciałem też powiedzieć, że z mojego punktu widzenia, jeśli mam jeszcze czas, nie wiem, czy mam szczerze mówiąc, nie śledzę tego czasu. Chciałem tu kilka takich rzeczy powiedzieć i chciałem też powiedzieć o tym, że projekty, które są projektami tymczasowymi w przestrzeni publicznej, być może są jedyną słuszną drogą do tego, żeby robić rzeczy, żeby nie zaśmiecać tej przestrzeni publicznej. Że projekt przestrzeni, który jest projektem nie na stałe, jakby u zarania, możemy sprawdzić, czy go lubią ludzie, czy nie, najprościej mówiąc, tak lakonicznie, czy on jest fajny, czy nie, czy się sprawdza, czy nie. Trochę tak jak z wieżą Eiffla, albo nie wiem, z jakimiś prostymi rzeczami, jak z architekturą, małą architekturą w mieście. Natomiast budowanie rzeczy na stałe jakby przekreśla taką drogę do wycofania się, do już jakby zrobienia kroku do tyłu, postawienie pomnika, czy rzeźby w mieście, jakby praktycznie jest to rzecz nie do usunięcia, nie wiem, co musiałoby się zdarzyć po prostu, żeby chciał upaść ustrój, tak jak u nas, żeby usunąć ileś tam pomników Lenina, czy Dzierżyńskiego, czy kogoś jeszcze innego. Jest to prawie, że niewykonalne. Naprawdę to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. I wydaje mi się, że to jest jedna z takich rzeczy, która z punktu widzenia artysty, tak jak z mojego punktu widzenia, wydaje się tutaj warta powiedzenia. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to wydaje mi się, że bardzo ważną rzeczą jest, ważniejszą od rzeźby w przestrzeni publicznej, jest miejsce. Inaczej mówiąc, miejsce jest ważniejsze niż rzeźba. Trzeba o tym pamiętać, dlatego że projektując cokolwiek, czy ustawiając cokolwiek, czy to robią samorządowcy, czy robią to artyści, obojętnie,
prawda? Ale trzeba myśleć przede wszystkim o miejscu, o tym, czym ono jest. Ono nie jest tłem, ono po prostu jest pewną przestrzenią, w której jakby zachodzi pewna relacja, są jakieś konteksty historyczne, społeczne, polityczne, nie mam pojęcia, jakie inne przestrzenne, dziesiątki różnych rzeczy, które tam są. I to miejsce powstaje, po powstawieniu w nim rzeźby powstaje jakaś nowa zupełnie organizacja, jakaś nowa energia tego miejsca i ono musi służyć społeczeństwu. Jeśli się o to nie dba i nie służy społeczeństwu, to to jest zupełnie chybiony projekt, jakkolwiek, jak bardzo dobra by ta rzeźba nie była. I to trzeba naprawdę dobrze zrozumieć i ja nie wiem, jeśli samorządowcy nas kiedykolwiek wysłuchają, choć my tu ja rozumiem, jesteśmy w jakimś bardzo niewielkim gronie. Trzecią taką rzeczą, która wydaje mi się bardzo ważna, to jest to, że powinny być w ogóle konkursy, jeśli chodzi o rozstrzyganie, o decydowanie o tym, co ma stać w tej przestrzeni publicznej. Myślę, że po prostu bez konkursów to mamy sytuację, w której ja doświadczam tego i widzę to po prostu wszędzie, zasypaną Polskę pomnikami, które się podobają burmistrzowi czy wójtowi. I oni decydują o tym, co jest ładne, a co jest brzydkie za publiczne pieniądze. Nie wiem, czy warto by było pewnie przeprowadzić taki bilans, ile miliardów zostało wydanych, po prostu publicznych pieniędzy, tylko dlatego, że nie ma ustawy, która regulowałaby i zabraniała używania własnego gustu włodarzom miasta. Bo to jest po prostu skandaliczne. Powinna być ustawa, która chroni przestrzeń publiczną. Tak jak nie mamy problemu z ustawami, które chronią wodę, powietrze, nie wiem, żywność i tak dalej. Tak samo przestrzeń publiczna, ona powinna być absolutnie chroniona. I być może się na taką ustawę kiedyś doczekamy, natomiast no, trzeba propagować, wydaje mi się, tę myśl, jak tylko się da i jak się kogoś spotyka, kto może coś w tej sprawie zrobić, jednak namawiać, żeby taką ustawę spowodować, a przynajmniej zmusić samorządy, jeśli dopóki tej ustawy nie ma, do tego, żeby przynajmniej sięgały po opinię jakichś niezależnych gremiów po prostu, czy niezależnych ekspertów w sprawie tego, co chcą wybudować przed ratuszem, czy w środku parku, czy gdzieś tam jeszcze po prostu postawić na jakimś skwerze i wydać na to publiczne pieniądze. I właściwie czwartą taką rzeczą to też tak na zasadzie trochę wywoływania już tej dyskusji, która pewnie zaraz tutaj się pojawi, to właściwie to jest rodzaj pytania, czy rzeźba figuratywna w przestrzeni publicznej ma jeszcze w ogóle jakieś racje bytu dzisiaj? Czy ona w ogóle jest potrzebna komukolwiek? Kiedy mamy telewizję, mamy po prostu jakieś zbliżenia twarzy, mamy po prostu dziesiątki różnych po prostu informacji na temat takich obrazów, które po prostu są niezwykle sugestywne, niezwykle silne. Jakby ta figuratywność taka zastygła, ona po prostu straciła zupełnie swoją siłę, stała się właściwie karykaturą tych ludzi, których często reprezentuje. Już nie będę tutaj w tej chwili wchodził w jakieś polityczne pomniki, żeby po prostu nie robić jakichś napięć niepotrzebnych, ale powiem może o własnym podwórku, a mianowicie o Akademii Sztuk Pięknych i o pomniku Koloniego, który jest z XV czy XVI wieku, rzeźbą Verrocchia. Kolonii był kondotierem weneckim, który po prostu pod koniec swojego życia postanowił upamiętnić sam siebie i zamówił tę rzeźbę u Verrocchia i mało tego zaplanował, żeby ta rzeźba stała na placu świętego Marka. I ta rzeźba do Polski trafiła, jej kopia, oczywiście po jego śmierci zmieniono lokalizację na placu świętego Marka nie stanął, natomiast Verrocchio wyrzeźbił go w takiej pozie dramatycznej, jakiejś takiej groźnej, która dzisiaj wygląda dość zabawnie. Natomiast Akademia straciła ten pomnik, ponieważ Szczecin się upomniał ta kopia była przed wojną w Szczecinie. Po wojnie ten pomnik trafił do Warszawy, nie wiem jak to się stało, już mniejsza o to. Ponieważ ta rzeźba już w XXI wieku trafiła do Szczecina z powrotem, to moja rodzima po prostu uczelnia postanowiła na nowo odlać jeszcze raz tego Koloniego i postawić go przed Akademią. Można sobie wyobrazić, jakby właściwie jak studenci patrzą na taką rzeźbę i czego oni się z tego uczą. Co to właściwie jest ten człowiek w tej dziwacznej pozie, kondotier wenecki, który po prostu w walecznej porze z groźną miną, który wygląda jak po prostu Gargamel, który gania smerfy, po prostu ci dwudziestolatkowie, myślę, że po prostu jest to zupełnie jakby absurdalna jakaś taka sytuacja. Więc ja myślę, że sama rzeźba jest bardzo dobra, natomiast myślę, że utrwalanie dzisiaj czegoś takiego
nie ma większego sensu, dlatego że ta statyka tego monumentu jest zupełnie przystawalna. Tu jeszcze dodatkowo ten cały kontekst wenecko-kondotierski, czy jakiś tam inny po prostu najemnika jest zupełnie czymś jeszcze zupełnie innym. No dobrze, to ja muszę też, żeby już nie gadać, to myślę, że jakaś tutaj dyskusja teraz się pewnie zostanie wywołana. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to wystąpienie. I jak najbardziej tutaj to lekkie przedłużenie czasu traktujemy już jako rozpoczęcie dyskusji, bo rzeczywiście tych kilka punktów zgłoszonych jako podsumowanie referatu myślę, że jest bardzo dobrymi punktami wyjścia do naszej rozmowy. Ja tylko jeszcze pozwolę sobie na jedną prywatę, a w zasadzie na taką kwestię organizacyjną, ponieważ tak jak doskonale wiemy, znajdujemy się dzisiaj w cieniu COVID-a, całe nasze spotkanie jest mu podporządkowane i ja niestety również ze względu na bezpośredni kontakt i niestety pewne objawy czekam po prostu w tej chwili na tak zwaną teleporadę, więc tylko chciałam się usprawiedliwić, że jeśli w pewnym momencie zniknę Państwu z wizji, to znaczy, że dostałam telefon, który muszę odebrać i zostawię Państwa wtedy w doskonałych rękach Kamili i Pani Anny Adamczyk, które bez wątpienia tę dyskusję poprowadzą, a ja powrócę tak szybko, jak będzie to możliwe, więc to tak tylko gwoli usprawiedliwienia. Pięknie nam się dzisiaj zarysowały te dwie perspektywy, o których wspominała Magdalena Ujman, nazywając je wprost, czyli te dwa przypadki traktowania przestrzeni publicznej z jednej strony jako takiego idealistycznie pojętego forum demokratycznej dysputy i myślę, że tutaj przepraszam, że mówię w imieniu artystów, twórców, najwyżej mnie Państwo sprostujecie, ale myślę, że to jest też taki bardzo pożądany model pracy dla twórcy, który wchodzi w dialog ze społecznością i mieliśmy tutaj sporo przykładów takiego dialogu, który według mnie świadczył o tym, te realizacje dzieła bądź też jakieś rejestracje wideo tych działań, te efekty były konstruktywne i pozytywne. I ta przestrzeń publiczna, która jest miejscem konfliktu. Myślę, że co do tego nie mamy wątpliwości, że przestrzeń publiczna jest obszarem, w którym ścierają się bardzo różne wpływy, interesy i ten interes społeczny jest tylko jednym z wielu i tak jak mieliśmy okazję usłyszeć podczas tego ostatniego wystąpienia, bardzo często przegrywa. Ja chciałam zapytać, zanim przejdę do tego pytania o to, czy w ogóle jest jeszcze miejsce dla realizacji, które nie są tymczasowe. Może niech to będzie drugie pytanie, które zadamy. A chciałabym zacząć od troszkę innego, zwracając się do Państwa jako twórców, ale też i do krytyczki sztuki. Co w takim razie w tej nieustającej próbie negocjacji z różnymi aktorami, uczestnikami przestrzeni publicznej, co twórca i co krytyczka sztuki mogą uważać za sukces, jeśli to jest dobre określenie, a co za porażkę? Może skieruję najpierw to pytanie do pana Jarosława Kozakiewicza po tym takim gorzkim pana wystąpieniu i tej takiej bardzo pesymistycznej puencie. Nie, no ona nie jest gorzka, przepraszam, to raczej tak może zabrzmiało, może też jestem trochę z grypę mam. Nie, myślę, że w ogóle nie. Zabrzmiało tak, że jednak, żeby zrealizować coś ambitnego, to często jest to kopanie się z koniem, a ostatecznie na przykładzie tych niezrealizowanych projektów, możemy stwierdzić, że ostatecznie to wszystko jest później wypadkową gry różnych lobby.
I tak naprawdę jakaś fajna koncepcja przegrywa, nie wiadomo z jakiego powodu, no właśnie z jakiś, z powodu właśnie jakiś starcia różnych sił i później być może też takiej niemocy z tego wynikającej. No i jakie mogłoby być właściwie jakieś rozwiązanie, jakiś sposób wyłaniania takich dobrych pomysłów i jaki proces w ogóle decyzyjny, który mógłby dać lepsze rezultaty, które by coś przyniosły i jeszcze w dodatku w sposób bardziej może przejrzysty, transparentny, a nie taki, jak to się u nas dzieje, zakulisowy i pokątny. Ja myślę, że dobrym rozwiązaniem są konkursy. Obojętnie, czy otwarte, czy zamknięte, one są kosztowne i gminy często też nie wiedzą, jak je przeprowadzać. Więc być może tutaj jest jakiś klucz, żeby im ułatwić coś takiego, jak dostęp do ludzi, konkursu, bo tam siedzi ten burmistrz ma w jakimś gminie i on nie wie po prostu. Jak mu się powie, że konkurs, to mówi, no tak, ale kogo my tam weźmiemy, czy z powiatu, czy skąd, nie wiadomo, po tutaj idzie. Po prostu trzeba, powinny się być jakieś narzędzia, do których oni mieliby dostęp. No i to są jakieś tam konkretne koszty, prawda, które oni muszą ponieść na tych jurorów, czy na te ekspertyzy. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to konsultacje społeczne. Nie można ignorować tych mieszkańców swoich też, prawda? Jeśli oni, no to jest dla nich, no nawet jak oni są tam 20 lat w tyle, powiedzmy, i nie wiedzą, że takie Centrum Kultury im coś zrobi, no pal licho, ale z drugiej strony trzeba ich zapytać, prawda? Trzeba z nimi porozmawiać, trzeba wytłumaczyć, bo wtedy ten burmistrz widzi, że część tych ludzi na przykład się udało przekonać i oni są skłonni, im się podoba, bo będą robić to, że to nie będą tylko ludzie z Warszawy. No nie wiem, jakby pewnie wiele jest czynników. Ale myślę, jak połączyć konkurs z konsultacjami? No, wyłania się pracę w konkursie. A później konsultuje. Na konsultacje, tak. Czy chcecie to, czy nie. No i na przykład mówią, chcemy albo nie chcemy. Albo chcemy ten drugi, bo ten pierwszy wygrana nam się nie podoba, bo tam czegoś nie ma. No, ale musi też być dobrze rozpoznane i wybrane miejsce, prawda? Tak, żeby to miejsce, jeżeli na przykład decydujemy się coś zrobić z miejscem, które ma no, ściśle określonych użytkowników, którzy coś na tym robią, no na przykład ten przykład bałki z tymi ścieżkami ludzi, którzy chodzą do szkoły, na przystanek, do sklepu i którzy naprawdę, którym to bardzo przeszkodziło, ten korytarz postawiony na środku, więc to po prostu to miejsce musi być też wybrane jakoś, znaczy ten wybór musi być poprzedzony no, dobrym rozpoznaniem po prostu. No ale to on przecież wiedział, gdzie stawia tą swoją pracę. A nie. Jak sobie pani wyobraża idealne miejsce do tego tunelu? Czy ono powinno właśnie wchodzić ludziom w drogę, czy jakby powielać ich drogę, czy w ogóle... Ja tak naprawdę się zastanawiam, czy to jest sukces, czy to jest porażka. W pewnym sensie jest to sukces mieszkańców, no, czy może sukces w tym sensie, że ta praca nie pozostawiła ludzi obojętnymi. Że ludzie no, po prostu wyrażali swoją niezbyt pochlebną opinię w stosunku do tej pracy, bo właśnie była dla nich zawali drogą, czy no, po prostu bali się tam wchodzić, nie rozumieli jej, prawda? No ale w pewnym sensie, no, jeżeli celem było też spowodowanie interakcji społecznej, no to społeczna interakcja zaistniała i ludzie jak najbardziej się odezwali. Notabene teraz ta praca została w ogóle schowana do magazynu biura festiwalowego i w ogóle już tam nie ma jej. Ja bym chciał coś powiedzieć o miejscu. Mogę zapytać. Więc konkurs to jest taki drugi krok, to jest zjawisko wtórne. Nawet decyzja, że coś chcemy mieć. Bo dla mnie podstawową sprawą jest rozpoznanie jakby braków i potrzeb. I przecież ten mój jedyny taki realny, no prawie nie tymczasowy projekt powstał w miejscu, gdzie stała kamienica artystyczna, teraz zresztą w destrukcji, bo remont ujawnił, że tam grozi to katastrofą budowlaną. Była pierzeja domów przy ulicy Skaryszewskiej, starych kamienic. Po drugiej stronie trochę mieszkalnictwa, parafia i ten budynek szkoły, w której był ten obóz przejściowy. A zaraz za tym zamknięte osiedle, paksu. A potem znowu strzeżone bloki, parkingi.
stwierdziłem, że tam, mimo tych wszystkich starań, tych jakby takich tych społecznego podejścia i awangardowych przedstawień i akcji, no po prostu nie ma żadnego miejsca, gdzie by ci ludzie mogli się spotkać. Ktoś by powiedział, dobra, mogą sobie pójść do parku Skaryszewskiego, ale zaraz, to jest ponad kilometr. Po prostu chodzi o to, że jak patrzymy się na coś, co ma być jakąś wspólnotą, mogłoby być jakąś wspólnotą, to potrzebne są też miejsca, nawet, no nie wiem, takie jak w jakimś prostym miasteczku włoskim, właśnie ta piazza, czy to Corso, gdzie ludzie się pokazują sobie spacerując. I ta wymiana nawet spojrzeń jest bardzo istotna. Musi być miejsce i zwyczaj. I można próbować stworzyć też coś takiego. Także ta bardzo, no, ale wymyślił ławkę w kształcie ławy. No tak, takiej podkowy. Chciałem, żeby było coś między amfiteatrem, między ławką, a tym polskim zwyczajem zestawiania dwóch ławek naprzeciwko siebie, żeby potem dyskutować przy napojach wyżej procentowych. Więc po prostu dla mnie to, no jeszcze może, przepraszam, ja powiem do końca i potem Państwu oddam głos. Otóż jak ten projekt był w takich takich niestarannych rysunkach, no bo to nie chodziło o właśnie zrobienie wizualizacji, bo nie mieliśmy aplikację, którą pisaliśmy do miasta, ona była po prostu tekstem głównie. Tam szkic to zajmował bardzo niewiele. To przedstawiałem to na takiej sesji, którą zorganizowała chyba Komuna Warszawa u siebie i mówię, no wiecie Państwo, tu przez cały czas używa się, bo to było właśnie poświęcone temu problemowi, sformułowania społeczność lokalna. A ja twierdzę, że nie ma u nas społeczności lokalnych w zasadzie, że czeka nas bardzo dużo pracy, żeby one powstały. Że to jest kraj, w którym ciągle odbywa się jakaś transformacja, jakieś migracje, jakieś ruchy, jakaś totalna na przykład katastrofa jak w Warszawie, tak? Więc po prostu zróbmy coś i to jest wielkie zadanie dla nas wszystkich, mówię, twórców, aktywistów, naukowców, żeby wypracować narzędzia, sposoby, żeby po prostu powstały właśnie te społeczności lokalne, żeby ci ludzie mieli szansę, możliwość komunikowania się, a co więcej wyrażania się. No i pakuję ten komputer do torby i podbiega do mnie taka pani, mówi, proszę pana, ja jestem pracownikiem dydaktycznym UJ-u i ja, wie pan, tak z rozpędu mówię, społeczność lokalna, ale pan w zasadzie ma rację. A ja w takim razie pozwolę sobie przekierować teraz tę dyskusję do pana Mariusza Białeckiego, właśnie w kontekście tej społeczności lokalnej, bo znowu mam wrażenie, że mówimy z punktu widzenia działań i z perspektywy dużych miast, a bardzo mnie interesuje, jak to wygląda z perspektywy poza metropolitalnej i czy tam te społeczności lokalne funkcjonują, w jaki sposób, czy było więc panu i jest w jakiś sposób łatwiej, a może nie. I dodam jeszcze, czy w takim razie może się okazać tak, że tam, gdzie, ale tutaj robię założenie, być może błędne, że tam, gdzie te społeczności lokalne funkcjonują, łatwiej jest twórcy zaproponować te dzieła trwałe i te dzieła, które są obiektami. Bardzo proszę, bo jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda właśnie z tego punktu widzenia. To może ja się jeszcze dorzucę z takim dodatkowym pytaniem do tego, bo była też mowa o efektach wymiernych i niewymiernych. Czy jakoś da się ocenić te efekty niewymierne w dłuższej perspektywie, nawet jeśli działania są czasowe? Bardzo dziękuję za te pytania. Ja może zacznę od pierwszego pytania, czy jeździec na koniu. Jesteśmy narodem, który tak często zrzuca bohaterów z piedestału, także rzeczywiście trzeba się zastanowić, czy tego jeźdźca na tym koniu stawiać. Druga moja wypowiedź dotyczy sposobu tworzenia konkursów rzeźbiarskich.
Ja od wielu lat jestem w komisji, która tworzy projekt tak zwanego kodeksu dobrych praktyk konkursów pomnikowych. I to ma miejsce w Centrum Rzeźby Polskiej. Przewodniczącym jest obecny dyrektor, profesor Maciej Aleksandrowicz. Powiedział ostatnio, że jesteśmy już blisko przed finałem, także w odpowiedzi na to pytanie myślę, że taki akt, bo nie będzie może aktem prawnym, ale tak rzeczywiście kodeksem, którego będzie można czerpać, zwłaszcza różne urzędy gminy proszą o wytyczne, także takie wytyczne będą, czy no było poprzedzone kwerendą w Polsce wśród zainteresowanych. No niestety trzeba powiedzieć, że artyści byli najmniej zainteresowani. Co trzeba zrobić, żeby stworzyć taki kodeks dobrych praktyk? To druga odpowiedź, a trzecia odpowiedź dotycząca mojej działalności w małej grupie. Proszę Państwa, ja jestem mieszkańcem tej grupy, ja się tu urodziłem. Może jest mi łatwiej ich zrozumieć, z drugiej strony jest to dla mnie ogromna odpowiedzialność. Moi przyjaciele, którzy przyjeżdżają tu na 2 tygodnie, fakt, że oni są po jakiejś selekcji, po prostu no, są moimi przyjaciółmi i wiem, kogo zapraszam, bo tutaj nie ma miejsca na jakiś tani skandal, bo to byłby już ostatni plener, a jak mówiłem, jest to 30. Także to jest bardzo taka wrażliwa tkanka społeczna w tych małych miejscowościach i myślę, że jest mi łatwiej, bo rozumiem tych ludzi. Z drugiej strony jest mi trudniej, bo zostaję z nimi i z tymi dziełami i muszę się konfrontować, czy oni to aprobują, czy nie, ale sposób, o którym mówiłem, że oni są współodpowiedzialni za to, że współtworzą i są edukowani, to jest w jakiś sposób metoda, nie wiem, czy słuszna, ale w moim przypadku no, trwamy 30 lat, a jeżeli chodzi o samorządy, tak jak powiedziałem, mamy carte blanche, nie spotkałem się jeszcze z nieprzychylnością ze strony Urzędu Miasta Gminy czy województwa, wręcz pozytywne, ale musieliśmy sobie na to zapracować. A czy gmina jakoś włącza się finansowo, czy tylko aprobuje? Proszę Państwa, żeby zrobić plener 2-tygodniowy na 50 osób z pełnym wyżywieniem, z jakąś podstawą taką socjalną, to są potrzebne pieniądze. Ja jako prezes stowarzyszenia przez cały rok piszę wnioski, zdobywam te pieniądze. Gmina w miarę swoich możliwości każdego roku nam pomaga i finansowo, i fizycznie, jakimiś pracami. Także jest to pełna współpraca. Mm-hmm. A czy da się... Bo bardzo jest modne, że narzekamy wszędzie, że jest fatalnie. Nie, no w tym przypadku muszę powiedzieć, że czy Lasy Państwowe, czy Urząd Marszałkowski, czy Akademia, czy nawet prywatne instytucje, które nas pomagają, po prostu są bardzo otwarte. Mówię, ale to jest proces, który trwa 30 lat. Nie było łatwo na początku. Tak jak nie było łatwo z tym lapidarium, bo nie mówiłem o tym, ale pierwsza rzeźba, która powstała w 1994 roku, po pierwszym dniu, tak zwanym poświęceniu przez proboszcza, znalazła się 300 metrów dalej. Czyli to nie był jeszcze czas 94, kiedy można było wejść w tak zwaną tą przestrzeń właśnie przeklętą jeszcze po niemiecką, bo nie. Dopiero jak się granice otworzyły, ludzie zaczęli wyjeżdżać za granicę i się oswoili z tą zagranicą, mogliśmy działać, powiedziałbym, ekumenicznie. A czy można jakoś opisać efekty w dłuższej perspektywie? Na przykład, nie wiem, ludzie, bo bardzo mała jest, można powiedzieć, wieś. Czy ta społeczność jakoś pod wpływem tych działań się bardziej integruje? Czy proszę, no, jakaś spójność społeczna się pogłębia? Obcą formę w mieście, w miasteczku. Zobaczymy, jak długo ona przeżyje. Mhm. Coś, to nagle się pojawi. Góra, noc. Proszę Państwa, tu stoją prace 15-20 lat i myślę, że to już jest sukces, że one są aprobowane, nie są niszczone. Nie pokazywałem jeszcze szkoły podstawowej, tam na ścianach wiszą setki obrazów, żaden obraz przez te dzieci nie jest niszczony. Dzieci są oswajane ze szkołą od początku. Czyli można powiedzieć, że te wasze działania, można powiedzieć, też tworzą na przyszłość lokalną tożsamość.
No to takie jest założenie. Zwłaszcza, że mówiłem, że jest to społeczeństwo, które ma problemy z tożsamością. Budujemy, to już jest trzecie pokolenie, ale ciągle są konflikty. Ci są za Buga, ci są z krakowskiego, ci z warszawskiego i ciągle te agonizmy mają miejsce. Całe szczęście, że religijnie jesteśmy jednolici. A teraz Jarosław Kozakiewicz zgłasza się. Bardzo proszę. No właśnie, ja tu chciałem do pana Mariusza Białeckiego a propos tych pieniędzy powiedzieć, że mi się wydaje, że jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, bo pan działa w małej skali, natomiast jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, to mi się wydaje, że to, co dewastuje tę przestrzeń, to jest nadmiar pieniędzy w Polsce dzisiaj i po prostu złe używanie tych pieniędzy, jakby brak właśnie narzędzi, kontroli wydawania tych pieniędzy i właśnie jakby uważania, że te kwestie estetyczne nie są kwestią, które mogą być kontrolowane w jakiś sposób, szczególnie jeśli chodzi o decyzje ze strony samorządów czy innych jakby gospodarzy miejsca. Natomiast przy tej okazji, jak już, to chciałem tylko powiedzieć też jeszcze, że jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem tego cmentarza i tego pana projektu, także bardzo panu gratuluję i dziękuję, bo to jest naprawdę świetny projekt i taki projekt, który przywraca godność i przywraca to historyczne miejsce i godność miejscu i tym ludziom, którzy tam są. Jest rzeczywiście czymś bardzo niezwykłym, tym bardziej, że zostało to wykonane z jakimś, jak rozumiem, społecznym, przy społecznym udziale, bez jakichś wielkich nakładów. Natomiast mam pytanie do pani Magdy Ujmy, jak mnie to od początku jej wystąpienia jakoś męczy. Dwa pytania mam właściwie do pani. Pierwsze to dotyczy tej wypowiedzi Joanny Warszy. Co to znaczy, że przestrzeń publiczna nie istnieje? Czy ona jakoś to rozszerzyła, czy po prostu powiedziała taką myśl i została po prostu z tą myślą? Druga rzecz to jest definicja rzeźby. Myślę, że tam do końca tak nie jest, że ona, ja rozumiem, że jeśli chodzi o rzeźbę, to ona się gdzieś rozmyła, ale to się rozmyła, myślę, że w takim ogólnym jakimś pojęciu. Myślę, dla ludzi, którzy się tym nie zajmują i że po prostu galerie, czy nie wiem kto tam, kuratorzy jacyś, którzy są, nie wiem, być może niezbyt zorientowani, nie do końca rozumieją, co to jest rzeźba. Ja myślę, że rzeźba jest łatwo dość definiowalna i ona jest, tak samo jak jest malarstwo, łatwo definiowalne i definiowalna jest instalacja, definiowalne są inne rzeczy po prostu. Instalacja jest działaniem w przestrzeni, rzeźba jest działaniem, jest po prostu jakąś materią, która istnieje w przestrzeni, jakimś obiektem, który jest kinetyczny bądź stały, no mniejsza tak by dużo by się wspierać. Natomiast wydaje mi się, że ona, ją się da zdefiniować i że to nie, nam nie umyka. Przynajmniej tym, którzy, tak mi się wydaje, którzy się rzeźbą zajmują. I chciałem jeszcze zapytać panią, bo znaczy to taka dygresja tylko, natomiast chciałem zapytać o Warszę przede wszystkim i o Bałkę, dlatego że ja mam z tą jego pracą pewien problem. Bo jak rozumiem, on zrobił pracę do przestrzeni publicznej, tak jak pani to pokazała, i ta praca krytykuje, jak rozumiem, to w jaki sposób biura podróży w Krakowie komunikują, ten ruch, który komunikują pewną ofertę dla ruchu turystycznego Auschwitz-Wieliczka. I teraz, czy to jest wystarczające, żeby taki projekt znalazł się w przestrzeni publicznej? Mało tego, żeby jeszcze oczekiwać, że ludzie będą jakby tam z tego korzystać. A druga rzecz to jest taka, że są artyści, którzy bez przerwy jakby posługują się tematyką Holokaustu w swoich działaniach artystycznych. Wystawiają to w galeriach i w galeriach publicznych, i w galeriach komercyjnych. Czy to jest wtedy nadużycie komercyjne, tak jak w przypadku tych biur turystycznych, czy też nie? Bo to już jest w ogóle na innym poziomie się wtedy poruszamy. Dziękuję za te pytania. No, co do Bałki, to tak jak mówiłam, uważam ten przykład za bardzo ciekawy i myślę, że splata się tutaj kilka wątków. I myślę, że Bałka po prostu wymyślił sobie bardzo dobry projekt, ale projekt tak naprawdę w oderwaniu od myślenia właśnie kategoriami tej przestrzeni wspólnej, przestrzeni publicznej, bo bardzo dobrze, że pan poruszył właśnie te kwestie, no właśnie tej zagłady i tego krytykowania tych sloganów reklamowych biur podróży i tego ich sposobu postępowania, bo tak naprawdę
Bałka myślał jak artysta, który wystawia w galerii. Myślał właśnie, moim zdaniem oczywiście, trudno jest mi tutaj mówić, że on rzeczywiście tak myślał, proszę to odebrać jako pewien skrót myślowy i tak rekonstruuję. Myślał kategoriami właśnie twórcy, który adresuje swoje dzieło do jakiegoś abstrakcyjnego white cube'a, gdzie przyjdą ludzie z jego środowiska, którzy będą umieli odczytać właśnie tę treść, którą on tam sobie zamknął. I właśnie pewien sposób formułowania znaczenia takiego dzieła. To, co mówię, nie znaczy, że odbiorcy tego dzieła, które było ustawione w przestrzeni miasta, są głupi, bo oni też oczywiście to doskonale odczytali. Ale oni po prostu odrzucili to, ponieważ to nie jest przekaz do nich adresowany. To ich po prostu, to jest codzienność, te biura podróży, ta turystyfikacja miasta, prawda? Ale tak naprawdę ludzi w tym momencie to mało obchodzi, jakby. To nie jest krytyka skierowana do nich po prostu. To jest krytyka skierowana do obywalców galerii, którzy tam sobie będą dyskutować. Natomiast użytkownicy tego placu, czy tam tego przejścia pod torami kolejowymi, po prostu mieli własne potrzeby, i właśnie ten korytarz, który tam stanął, kompletnie tego nie spełniał. Był jakimś pięknoduchowskim utworem, który kompletnie w tamtej przestrzeni nie reagował na potrzeby mieszkańców. Właśnie to, co Krzysztof Żwirblis mówi, wydaje mi się, to bardzo ważne. Zresztą, co pan Mariusz Białecki też, właśnie to jest takie, chyba dobre przykłady sztuki w przestrzeni publicznej, to są takie przykłady, które właśnie powstały we współpracy z użytkownikami, czy mieszkańcami miejsca i reagują na ich potrzeby i które też wzmacniają też tożsamość. To jest też strasznie ważne właśnie w Polsce, w tym kraju, który ma problemy, właśnie taką poszarpaną tożsamość. Tymczasem ten obiekt Bałki został odczytany jako taki obcy w trend, jakby ktoś przyszedł z zewnątrz, kto chce ludzi pouczać. Tak to odbieram. Natomiast jeśli chodzi o Warszę, to Warszawa realizowała przecież i realizuje do tej pory sporo działań w przestrzeni publicznej, właściwie w tym się spełnia. Działając teraz przede wszystkim w Niemczech, to stwierdzenie, że nie ma przestrzeni publicznej, ja odnoszę do jej pracy z ludźmi pracującymi na nieistniejącym już stadionie dziesięciolecia i do tych straganów, które tam były. I rzeczywiście można powiedzieć, że tam ta przestrzeń jakby ta bardziej prywatna tych straganów, gdzie handlowano, była taką przestrzenią właściwie semi publiczną, semi prywatną. Wydaje mi się, że ona po prostu to stwierdzenie wysnuła z tego swojego. Aha, rozumiem, dziękuję. Tak, bo to rzeczywiście, ja rzeczywiście tak bez kontekstu to jej zdanie przytoczyłam, a to jej zdanie było powiedziane właśnie mniej więcej w tym czasie, kiedy ona jeszcze działała w Warszawie. Chciałem coś dorzucić na temat Holokaustu. Jakby reakcji na niego, to jest też odpowiedź w twoją stronę, Jarek, jakby i reakcji artystów, często, jak mówisz, wątpliwej. Otóż państwo pamiętacie, co to Hansen napisał w tym swojej pierwszej broszurze o formie otwartej, tak, że dzieło sztuki niezmienne w swojej spetryfikowanej formie będzie tylko pomnikiem autora. Ono nie odpowiada współczesnemu społeczeństwu, zwłaszcza po doświadczeniu cywilizacyjnej katastrofy wojny. Tak? I próba podążania znowu w tę stronę, gdzie coś wymyślamy sobie ze względu na art world i na swoją jakby rozwój, własny rozwój twórczy, może nie być trafna. A czego doświadczyłem w taki jakiś przedziwny sposób, będąc tłumaczem wycieczki, pilotem licealistów z Izraela, właśnie w Auschwitz-Birkenau. Oni mieli tam, otrzymali zadanie od swoich nauczycieli, żeby jakoś w prywatny sposób zareagować, napisać coś na takich tabliczkach, które gdzieś mieli ustawić. To były wielkości chyba nawet A4, nie więcej.
I tam są przecież takie bardzo symboliczne, wyraziste obiekty, czyli ta brama z Schindlera, tak? Ten budynek, tak? Który, pociągi, które tam wjeżdżają. Są ruiny krematorium, jest ten pomnik, który został zbudowany po odrzuceniu, po proteście Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiemu przeciwko projektowi Hansena. To ci młodzi ludzie wybrali rzecz taką, jakby, no nie wiem, jak to właśnie państwo odbierzecie. Oni ustawiali te swoje tabliczki i tam adresowali, nawet zatykali małe flagi Izraela na torach. Na tych torach, o których oni myśleli, że to są te oryginalne tory, po których i żadna inna forma jakby symboliczna, mocna, tak jak ten pomnik jednak taki quasi figuralny, symboliczny, nie zadziałała na nich. Tam było miejsce jakby ich pietyzmu, jakiegoś wspomnienia, no to tyle, co chciałem powiedzieć o tym fakcie. Jeszcze jeśli można jedno zdanie, bo jest taki temat, którego nie poruszyliśmy w kontekście pamięci w przestrzeni publicznej, bo to, co pani Magda Ujma mówiła o tym pomniku Bałki i tym osiedlu i tak dalej, bo to jest bardzo ciekawy w ogóle temat, to też jest, myślę, że przedmiot, może być przedmiotem debaty, czy w ogóle można, gdzie jest ta granica tak naprawdę ustawiania pomników, które posiadają pewną ekspresję związaną z dramaturgią jakiegoś zdarzenia i przenoszenie tego do przestrzeni publicznej, gdzie ludzie mieszkają. Bo takim przykładem fatalnym takiego rozwiązania jest pomnik Mirka Biskupskiego, ofiar pomordowanych na wschodzie. Gdyby człowiek sobie wyobraził, że jego dzieci się wychowują, przepraszam, patrząc przez okna, już nie będę kontynuował. Widzicie państwo, ale rozumiem to, co artysta chciał powiedzieć. Tak. Kamila, ja bym chciał wrócić do twojego pytania o trwałych działań. Tak, to właśnie. Czuję, że to też trochę do mnie jest. Tak, właśnie było też to częściowo do ciebie. Mianowicie, no jak właśnie oceniasz te efekty, które są no czasowe, tak na pierwszy rzut oka i trudno je zmierzyć. Czy widzisz jakieś długotrwałe efekty, albo co trzeba byłoby zrobić, żeby one się ujawniły? No, to jest trudne pytanie, bo to by wymagało dodatkowej pracy takiej ewaluacyjnej, czyli bardzo delikatnych też narzędzi, bo zawsze ludzie na przykład odpytywani starają się być bardzo uprzejmi, bo u nas ludzie tak naprawdę są dobrzy i starają się wspierać artystów i wszystkich ludzi, o których myślą, że coś chcą zrobić dla nich, czy w ogóle coś chcą zrobić. Na przykład w trakcie trudnych, jakichś karkołomnych przedsięwzięć, no po prostu ludzie tak performatywnych, ludzie wręcz obgryzają paznokcie, żeby tylko się udało, żeby on nie skusił, żeby nie było wstydu, żeby... Naprawdę, ludzie starają się wspierać innych, zwłaszcza w takich działaniach, które mają tą, nie wiem, czy cechę, czy może łatkę artystyczną, nie? I trudno by mi to było oceniać, ale no powiedzmy sobie ten przykład tej piatce, tak? Że jeszcze go troszeczkę rozwinę. No to bo to po co to zostało zrobione? No już nie chcę opisywać bardzo długiego procesu, ale uczestniczyło w tym Centrum Sztuki Współczesnej w postaci Fabia Cavalluccego, uczestniczyło miasto, które dało na twardą inwestycję, czyli zdobyte pieniądze aplikacyjnie. Nie dało natomiast na coś, co tam miało być. Przez 5 tygodni, 6 chyba nawet, miały być co tydzień jakieś eventy, wydarzenia typu performatywnego po to, żeby był powód do skrzykiwania ludzi. Ej, słuchajcie, no dobrze, ławkę mamy, to placyk mamy, już nie moglibyśmy się spotkać, ale teraz powód jakiś. Nie tylko, że się chcemy spotkać z koleżanką czy kolegą, ale że wszyscy. To już na to nie znalazły się pieniądze, no ale jaka była reakcja ludzi, no bo tam było takie zdjęcie, nie wiem, czy państwo pamiętacie, z sadzenia krzewów i taka młodzież niepełnosprawna intelektualnie z opiekunami i moi zaprzyjaźnieni artyści z Pragi, czyli Jarek Lustych między innymi,
żeśmy wsadzili podarowane nam przez znowu jakąś sponsorkę krzewy, które zostały w większości skradzione. W ciągu dosłownie 2 miesięcy zniknęły. Ale co się okazało, że mieszkańcy, jakby zanimowani przez taką aktywistkę lokalną, której bardzo dużo zawdzięczam przy tych akcjach, panią Różę, kupili sami krzewy, już kupili i je wsadzili. One też zostały częściowo skradzione, ale to była taka nieustanna jakby walka o to, żeby to miejsce było jakby, żeby ono miało ten charakter, który my chcieliśmy mu nadać, jakiego miejsca przyjaznego, w którym można się spotkać właśnie, można obejrzeć spektakl jakiś na świeżym powietrzu, pobliska szkoła kapuery tam urządzała te swoje rody, czyli takie, co to bębnią i fikają te kozły takie dramatyczne. No. Ja zresztą nie wiem, czy to jakby to używanie przez ludzi z tej kamienicy artystycznej, przez tą szkołę kapuery, przez tych mieszkańców, a w końcu ja spotkałem tą aktywistkę lokalną, panią Różę, i ona akurat szła z jakąś młodą dziewczyną. No i tam coś tego, zaczęła się rozmowa, już nie pamiętam, jaki był początek, a pani Róża mówi, no widzi pan, bo teraz ta moja młoda przyjaciółka ma się gdzie spotkać z chłopakiem. Następny fakt, efekt. Spotykam panią, ona na oko ma z 80 parę lat, siedzi na tej ławie i jakoś z sobą mi kojarzyła, jak kiedyś brała udział w takim filmie o tej kamienicy artystycznej, bo ona tam mieszka, mówiła tylko, że jest za stara, żeby być w obrazie. Ja mówię, nic nie szkodzi, to tylko niech głos też, ja będę tam filmował byle co, a pani niech mówi tylko, bo chodzi nam o historię. I ona mówi, proszę pana, mówię, że to ja właśnie zaprojektowałem, a mówi, proszę pana, dzięki tej ławie zaczęłam wychodzić z domu. Ja mówię, a jak to? No bo proszę pana, bo ja mieszkam na 3. piętrze. Jak ja zejdę na dół, pochodzę chwilę, to ja muszę usiąść i odpocząć. A tu wycięli w promieniu 500 metrów wszystkie ławki, żeby nie pito na nich. A ja, proszę pana, jestem za stara i ja nie mogę usiąść na piaskownicy, bo na tej cembrowinie takiej, bo ja nie wstanę tak jak te młode matki. I teraz ja siedzę, to sobie odpocznę i wrócę. No tak mnie to, jakby to powiedzieć, ujęło. Czyli można powiedzieć, bo teraz kolejny nam się to wychodzi w dyskusji, że no, kluczem często do sukcesu jakiegoś działania artystycznego jest stworzenie miejsca. Miejsca i przestrzennie i społecznie zarazem. No tak, czyli to też, co jest bliskie Jarkowi, tak? Czyli ten jego projekt parku, który się zakrzywiał, tworzył taką przyjemną otulinę dla ludzi, czy most, który się otwierał ku górze, no, w ten sposób. Nie, ja wiem, że to są działania tylko w różnej skali. Ja też do niedawna robiłem taki cykl z gałęziami, po prostu, żeby to było takie tymczasowe, żeby to było też, no, może nie... Nie wiem, jak to powiedzieć, ale żeby nie było posądzenia o to, że też, że ja jestem jakimś wydrwigroszem, że tu po prostu naciągam na jakieś nie wiadomo jakie rzeczy, a tak naprawdę to niewiele to przyniesie, wniesie. To tymczasowe materiały mają też taki swój urok, takiej pewnej lekkości i też takiej, no może, transparentności, że trzeba zobaczyć, co jest za tym, co tu jest tekstem. Tak, czyli tak jak Kamilo powiedziałaś, wracamy do konkluzji, że miejsce i pewna taka relacja i tożsamotwórcza rola tego miejsca są tutaj kluczowe. Natomiast ja chciałam też jeszcze wrócić właśnie w tym kontekście cały czas do tego postawionego przez pana Jarosława Kozakiewicza pytania o
rzeźbę w ogóle, o realizacje trwałe i o rzeźbę pomnikową. I na chwilę pozwolę sobie przejąć rolę adwokata diabła i będę próbowała bronić tradycyjnej rzeźby pomnikowej po to, żeby spróbować Państwa sprowokować właśnie do wypowiedzi na ten temat. Ponieważ wrócę tutaj myślą do któregoś z naszych poprzednich spotkań właśnie w tym cyklu w Orońsku, i do dyskusji, jaką prowadziliśmy na temat właśnie pomników i rzeźby pomnikowej. I rzeczywiście, no, jesteśmy wszyscy świadomi, że dzisiaj pomniki raczej chcemy rozumieć troszkę inaczej, niż miało to miejsce w tej XIX-wiecznej tradycji rzeźby monumentalnej, że szczególnie, i tutaj wrócę, nawiążę właśnie do wydarzeń II wojny światowej, do doświadczenia zagłady, że to wszystko, co działo się później i te wszelkie próby upamiętnień tych niezwykłych, monstrualnych wydarzeń postawiły nas wszystkich, i twórców, i odbiorców, i historyków sztuki wobec zupełnie nowych wyzwań. I jest taka teoria, która rzeczywiście mówi, że właściwie ta monumentalna rzeźba, rzeźba figuratywna, rzeźba figuratywno-architektoniczna jest już nieaktualna, że jest to forma, która jest pusta, ale jednocześnie nasza współczesność wydaje się temu zaprzeczać. I tutaj chciałabym przywołać historię pomników, które są w tej chwili obalane, i to z jednej strony może być nasz rodzimy przykład, chociażby pomnika księdza Jankowskiego, czy też wiele przykładów pomników, które upamiętniały i upamiętniają nadal postaci związane z kolonizacją świata przez Europejczyków. I to pokazuje, że w rzeźbie pomnikowej, w tej rzeźbie zupełnie tradycyjnej, tkwi niezwykły potencjał, który jest aktualny do dzisiaj. Potencjał, który przyciąga emocje, który ogniskuje społeczną dysputę w sposób rzeczywiście bardzo radykalny i gwałtowny. Ale drodzy Państwo, czy nie o to właśnie chodzi w sztuce publicznej? Miałam wrażenie, słuchając tych dzisiejszych wypowiedzi wszystkich Państwa, że właściwie tak, że chodzi o to, by taki obszar społecznej dysputy, obszar i właśnie pewną taką trybunę dla tych głosów tworzyć. I czy rzeczywiście jest jeszcze miejsce wciąż na tę rzeźbę trwałą i figuratywną, czy już nie? Może ja najpierw skieruję do pana Kozakiewicza to pytanie, ale chętnie posłucham opinii wszystkich państwa na ten temat. Ja się z panią i zgodzę, i nie zgodzę, bo tak, nie zgodzę się co do tego, że znaczy tego przykładu, który pani podała. Myślę, że to jest zły przykład, dlatego że gdyby był ksiądz Jankowski nie miał pomnika figuratywnego, tylko miał płytę z napisem ksiądz Jankowski, to by stało się to samo. Więc nie mówimy o tym, że ta rzeźba jakby jest przedmiotem, co wywołuje emocje, tylko osoba, która stoi za tym upamiętnieniem, wywołuje te emocje, czy jej czyny. Akurat w tym przypadku, tak samo jak z tymi kolonizatorami, czy tymi tam jakimiś innymi negatywnymi postaciami z historii. Tu chodzi o samą postać. Natomiast ja mówię o jakby dwóch rzeczach. Mówię o to, co mówiłem, to jest jedna dotyczy złych rzeźb po prostu, najprościej mówiąc, które są po prostu bardzo brzydkie i są po prostu źle wyrzeźbione. Natomiast je po prostu z przestrzeni publicznej nie sposób usunąć, bo upamiętniają ważne wydarzenia, ważne osoby, hierarchów kościoła, polityków, nie wiadomo kogo jeszcze. I nie sposób tego usunąć. I szpecą, wychowują następne pokolenia w bardzo po prostu niewłaściwym rozumieniu estetyki, wartości rzeźby i tak dalej. To jest zupełnie jakaś taka degeneracja, powiedziałbym, wizualna, prawda? I to jest bardzo złe. Natomiast drugą rzeczą taką, też ważną, o której warto tutaj wspomnieć, to jest no, pewne przyzwyczajenie do takiej figuratywności. Bo ja nie mam problemu z tym, że rzeźba figuratywna, dobra, to wszystko zależy od kontekstu, bo ona może być, to tak jak, nie wiem, ja czasami projektuję wystawy i czasami robię wystawy, które są bardzo tradycyjne po prostu, bo ten
to, co jakby pokazuje na tej wystawie, czy pokazywane jest na tej wystawie, czy to, co jest przedmiotem tej wystawy, wymaga takiej aranżacji przestrzeni. Tak samo myślę, że jest rzeźbą. Ona, czasami są sytuacje, w których ona po prostu może być figuratywna, nie musi być zaraz ogromna. Bardziej, że skala też się jakby może być mała. To, co zresztą pani Magda Ujma pokazywała, ten projekt z Lublina, bardzo mały rzeźb w przestrzeni publicznej, jest bardzo ciekawym projektem. Też się warto zastanowić, czy tak naprawdę duża rzeźba na jakimś skwerze, czym była w XIX, XVIII, czy nawet na początku XX wieku, a czym jest teraz. Po co taka duża rzeźba? Czy po co ją mamy oglądać z odległości 100 metrów? Co to ma znaczyć? My ze 100 metrów czy z 200 oglądamy billboardy, które nam po prostu robią papkę z mózgu i wszystkim dookoła. Po prostu to jest ten język. My nie musimy wchodzić w tę samą logikę. My możemy przyjść na skwer, który się nazywa skwer Szymborskiej i ta Szymborska może być taka malutka. To nie ma znaczenia tak naprawdę. To jest kwestia, że tam ona jest i my jesteśmy na tym skwerze i coś tam się jeszcze dzieje, czegoś doświadczamy i tak dalej. Ja mieszkam w miejscu, w którym jest 12 pomników wokół, w przestrzeni jednego, w promieniu 1 kilometra. Te rzeźby, jak się stoi, to nie sposób stanąć w miejscu, w którym nie byłoby widać jednej rzeźby. Mam tutaj Mowskiego, który patrzy na Daszyńskiego albo w tamtą stronę. Daszyński patrzy na w stronę tam, jak się nazywa, ze Śląska. No mniejsza o to. W każdym razie tych rzeźb przed Nuncjaturą Apostolską. Paderewski i Korfanty. Korfanty, dalej jest Paderewski, dalej jest Regan, dalej jest Grot, po drugiej stronie jest Piłsudski, Sienkiewicz, Chopin. Przed Nuncjaturą Apostolską są w odległości 20 czy 30 metrów od siebie trzy pomniki papieży różnych. Przy całym szacunku do Nuncjusza Apostolskiego i tego, że to jest ambasada, no w jakim celu właściwie, jaką trzeba mieć wyobraźnię, żeby coś takiego zrobić? To ani tym papieżom nie jest potrzebne, ani jemu, ani Watykanowi. To jest jakiś taki nonsens. To jest po prostu robienie, uważanie, że ta rzeźba figuratywna od lana z brązu jakby jest już sama w sobie jakąś wartością. No nie jest. Nie jest. Trzeba myśleć o miejscu, o zagospodarowaniu tego miejsca, o jego wartości. I czy ta rzeźba jest... No moim zdaniem te duże rzeźby nie bardzo się już sprawdzają, one jakby nie mają sensu w przestrzeni, bo my nie musimy, one nie muszą robić na nikim wrażenia. Dzisiaj wrażenie na ludziach robi kino, albo nie wiem, coś tam innego, jakieś zbliżenia, dźwięk, hałas, nie wiem, coś tam. Oni jakby, ludzie mają zupełnie inne, inaczej receptory w inne miejsce przesunięte. Ta ekspresja jakby to zupełnie jest inna, więc raczej uważam, że sposób zagospodarowania przestrzeni, pewnej reżyserii, prowadzenia człowieka przez tą przestrzeń, budowania pewnego nastroju, pewnego klimatu, atmosfery i czy na końcu oni się spotkają z rzeźbą, czy też z jakąś inną informacją wizualną, która komunikuje pewien nastrój tego miejsca i tej przestrzeni, czy patrona tego skweru, czy czegoś tam innego, że to jest tak naprawdę istota. To jest bardzo trudne do zaprojektowania, bo postawienie pomnika jest rzeczą najłatwiejszą tak naprawdę. Ja bym chciał jeszcze... klimatu jest rzeczą bardzo, bardzo trudną. Naprawdę, to jest jakby w przestrzeni publicznej, która się zmienia, gdzie są różne pory roku, są wandale, trzeba brać pod uwagę masę różnych czynników dookoła, po prostu czy przy projektowaniu, niezniszczalność różnych rzeczy, czy wrażliwość na różne rzeczy. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. No i właściwie chyba tyle, nie wiem, co tym jeszcze mogę powiedzieć. Chcę jeszcze coś dorzucić, mianowicie przyłączam się do Twoich gratulacji dla pana Mariusza za ten pomnik tego cmentarza, tak, tej nekropolii. To właśnie to jest jakby upamiętnienie i to jest też taka właściwa forma, forma nie dominująca, tak, bo z kolei ta druga rzecz, czyli ten pomnik konny bez zawartości, bez treści, też jest bardzo interesujące, bo to jest subwersywna taka gra z czym? No z czym? Z pomnikiem, który no, można przeczytać w słownikowych wręcz definicjach, że pomnik służy utrwalaniu panujących stosunków władzy w społeczeństwie. Stąd jak się jest rewolucja, to się obala pomniki starego reżimu. I też ta profuzja, ten wyrzut tych upamiętnień, tych pomników, tych naszych bohaterów, to jest też jakby ta próba utrwalenia czegoś, czego wcale nie jesteśmy tacy do końca pewni. To jest pierwsza rzecz. A druga, to co mówisz o miejscu i rzeźbie i braku
tej potrzeby tej rzeźby figuralnej. Tak, no mamy trochę takiej rzeźby, która jest jakby osadzona w tradycji i tworzy ten nastrój, czyli takiego najpiękniejszego salonu w Warszawie, czyli krakowskiego przedmieścia. Kopernik, Bertela Thorwaldsena, tak? Książę Józef, jak w pozie Marka Aureliusza, Mickiewicz, no nie wiem, czy Prus. Tu już słabne po prostu, bo to zaczyna być, czyli też bym się podpisał pod tym, że rzeźba figuralna po prostu musi być bardzo, bardzo dobra, żeby teraz ona miała sens i jakby, żeby mogła... No tak, żeby stanowiła... Zwłaszcza te jakości możemy szybko porównywać. Być wartością dodaną. Nie może stać dlatego, żeby ludzie mogli składać więcej, bo to jest jakiś nonsens. Tak. No to wystarczy popatrzeć na Daszyńskiego. On jest zrobiony z czegoś, co ma przypominać brąz, ale to jest jakaś... To jest jakiś plastik wymieszany z... Ja nie wiem, co to, jak to nazwać. I to no jest tak, tutaj wkraczamy w obszar właśnie jakości i artystycznej, i technicznej. To są oczywiście też kwestie kluczowe, ale pozwolicie, że ja nadal będę tym adwokatem diabła, tylko proszę nie przypisywać mi, broń Boże, przekonania, że chciałabym stawiać w przestrzeni publicznej jak najwięcej pomników i tu figuratywnych. Ale słuchając tego, co mówicie Państwo, padło przed chwilą takie stwierdzenie i ono chyba wybrzmiało wielokrotnie, że nie mamy potrzeby rzeźby figuratywnej. No i ja się z tym nie zgodzę, bo w tej chwili mówimy z punktu widzenia bańki, w której sobie bezpiecznie siedzimy, my intelektualiści i twórcy. Natomiast rzeczywistość pokazuje nam, że takie... i tu użyję tego słowa, społeczne zapotrzebowanie na rzeźbę figuratywną i na tak zwany realizm, który daje takie dość złudne, ale poczucie bezpieczeństwa, bo w momencie, kiedy widz, odbiorca, mówię teraz o takim przeciętnym odbiorcy, obcuje z obiektem, który jest realistyczny czy choćby mimetyczny, w tym widzu budzi to taką nadzieję na to, że on jest w stanie zrozumieć to dzieło i nawiązać z nim relacje. I teraz jak się to ma do tego, co też cały czas pobrzmiewa we wszystkich Państwa wypowiedziach, że sztuka w przestrzeni publicznej ma powstawać w dialogu z widzem, z odbiorcą, ze społecznością. I padło tu też takie sformułowanie, które mnie trochę zaniepokoiło, że ta sztuka ma odpowiadać na potrzeby społeczne. Jeśli ma odpowiadać na potrzeby społeczne, a nie te potrzeby kształtować, do czego ja bym była skłonna raczej się, za czym ja bym była skłonna się opowiedzieć, czyli jednak za pewną taką rolą edukacyjną działań twórczych w przestrzeni publicznej i w przestrzeni społecznej, no to jak to jedno z drugim pogodzić? Na ile my z naszej bańki możemy tutaj twierdzić, że sztuka figuratywna się już zdewaluowała, pozostając jakby uczciwymi wobec tego wszystkiego, co tutaj wybrzmiało. Być może tego nie rozstrzygniemy, ale myślę, że chętnie na ten temat bym z Państwem porozmawiała i posłuchała waszych opinii. Jeśli mowa o figuratywności, to przyszło mi też do głowy, przyszły mi też nie te pomniki takie na postumentach, ale przyszły mi też te różne ławeczki miejskie, które uchodzą za wcielenie jakiegoś potwornego kiczu w naszym środowisku, no ale jednak one cieszą się popularnością, czy są piękne, czy nie. Ludzie tam chętnie się z tym fotografują, czy sobie siadają. Także no, to niewątpliwie no, figuratywność jest potrzebna, ale też skłaniam się do tego zdania, że jest jej za dużo i że może rzeczywiście powinniśmy wychowywać też, a nie reagować tylko na potrzeby. No właśnie. Bo jeszcze tutaj taka myśl mi krąży po głowie, gdy patrzyłam na wasze prezentacje i jeszcze jej nie wypowiedziałam, że być może teraz najlepszym przykładem jej sztuki w przestrzeni społecznej jest po prostu mała architektura, która służy po prostu użytkownikom danego miejsca, czyli ta ławka, którą Krzysztof
Wirbis pokazywał, czy no nie wiem, ten most z Brugi, który pan Kozakiewicz pokazywał, być może właśnie po prostu takie realizacje. Mi się tak właśnie wydaje, że tak naprawdę te tymczasowe projekty, które odpowiadają na jakby te potrzeby tej społeczności, która sobie zamawia coś takiego. I czy to jest to Krasnal, czy jest to po prostu coś bardzo wyszukanego intelektualnie, to jest okej, dopóki to jest po prostu nietrwałe. Znaczy możemy to usunąć, bo jak jest trwałe, to znaczy, że chcemy uszczęśliwić następne pokolenia tym po prostu, a to już jest granda, no po prostu tak nie można robić, żeby zawłaszczać jakieś miejsce czymś po prostu na powsze czasy i nie może tak być. Natomiast mała architektura jest bardzo dobry, zresztą przywoływałem, to jest bardzo dobry w ogóle przykład właśnie i taka pewna analogia. I to jest, i powiedziałbym nawet więcej, że tego typu działanie ma przewagę nad architekturą, która niestety musi budować rzeczy trwałe. Jest to bardzo trudne i na poziomie projektowym, i na poziomie decyzyjnym, dlatego że to jest ogromna odpowiedzialność tych ludzi, którzy taką decyzję podejmują i po prostu czasami stawiają rzeczy okropne, których się rozebrać tak naprawdę nie da. Natomiast my mamy tę przewagę, że nie musimy tego robić. Możemy powiedzieć, że to jest, proszę Państwa, rzecz, która no, w dokumentacji jest opisana jako rzecz tymczasowa. Jak przyjdzie nagle jakaś grupa społeczna za 20 lat, która powie, że no niestety ojcowie postawili, ale nam się nie podoba, to możemy po prostu to usunąć, bo tak to zostało zapisane. To jest inna trochę historia. Ja nie wiem, tam strasznie kaszlałem, przepraszam Państwa, ale chciałem powiedzieć, nie wiem, czy to zostało wybrzmiało, chciałem poruszyć tę pamięć w przestrzeni publicznej, jakby nadużywanie ekspresji, ale to chyba przeszło na drugą stronę. W przypadku pomnika Mirka Biskupskiego na Żoliborzu, który, to jest taka rampa kolejowa z krzyżami, która jakby jest bardzo dobrym pomnikiem na temat, na który jest. Ona może nie jest figuratywna, no ale powiedzmy jest realistyczna, bo nie ma tam postaci. Jest dosłowną taką, jest to wagon kolejowy, na którym są, jest bardzo dużo krzyży, pomordowani na wschodzie. I to stoi między budynkami, w których mieszkają ludzie. Stoi przy dwóch trakcjach tramwajowych, samochodowych, gdzie po prostu to przepływa przed oczyma ludzi bez przerwy. I teraz to jest następne pytanie, szczególnie w kontekście polskim, gdzie my to mamy na każdym kroku. Czy upamiętnianie w taki sposób w przestrzeni publicznej jest właściwe, bo są te bardzo takie stosowne tablice, które zostały, są w Warszawie wszędzie, bodajże chyba zaprojektowane w latach 50., bądź na początku 60. Nie pamiętam, przykro mi, nie pamiętam autora tego pomnika, takie nieduże, z piaskowca, płyty, które są. I one są bardzo... Mariusz Chorek mi się wydaje. Chyba tak, bardzo dyskretnie po prostu umieszczone i one rzeczywiście jakby jak trafia na nie wzrok, to przywołują w pamięci te zdarzenia. Natomiast tutaj mamy jakiś taki bardzo, no nie wiem, inwazyjny, ogromny, po prostu ekspresyjny projekt. Więc to jest moim zdaniem bardzo błędnie zagospodarowane miejsce i tego się już nigdy nie zmieni, bo to wywoła po prostu nieprawdopodobną burzę, jakby ilość sprzeciwów. Proszę Państwa, jestem rzeźbiarzem, także muszę się wypowiedzieć a propos rzeźby figuratywnej. Rzeźba figuratywna była, jest i będzie. Ja z pozycji pedagoga, który prowadzi pracownię rzeźby, przychodzą do mnie studenci na trzeci, czwarty, piąty rok i kończą to dyplomem. I z moich już 30-letnich obserwacji widziałem różne okresy, bo teraz mówimy, czy przestrzeń publiczna potrzebuje rzeźby figuralnej. Ale jest jeszcze drugi aspekt, czy rzeźbiarze chcą rzeźbić figurę. Także parę lat temu zaobserwowałem, że rzeczywiście młodzi troszeczkę odchodzą, idą w abstrakcje, idą w obiekty, ale od paru lat obserwuję wręcz renesans figuracji. I to nie tylko w swojej pracowni, ale jeżdżę po zaprzyjaźnionych akademiach, czy w Poznaniu, czy w Krakowie, to widzę to samo i tym samym dzielą się moi koledzy prowadzący pracownię rzeźby. Także myślę, że figuracja nadal będzie, nieważne, czy będą zamówienia, czy nie. To jest kwestia dobrych konkursów, dobrze opracowanych miejsc, jakiejś kwerendy wcześniejszej. Skończyłem parę dni temu kuratorowanie wystawy swojego profesora Stanisława Radwańskiego, u którego kończyłem rzeźbę. On jest już na emeryturze. W Rybniku sztuki, ogromnej przestrzeni
miała miejsce ta wystawa, obecnie nieusprawiedliwiony. I mój profesor jest takim przykładem rzeźby figuratywnej, gdzie w centrum stoi człowiek. Muszę Państwu powiedzieć, że dawno nie widziałem tak uczęszczanej wystawy, w tym czasie równolegle w różnych galeriach sztuki, tak zwanej współczesnej, też były wernisaże. Tam przychodziło 80 osób, a tu przyszło 200. I proszę mi uwierzyć, że tyle pochlebnych recenzji dawno nie usłyszałem, że ludzie w końcu coś zobaczyli, tylko że to jest figuracja metafory. Myślę, że to jest przyszłość, jeżeli chodzi o rzeźbę. Ona musi być raz, że dobra, ale używać jakiejś metafory, ale żeby tą metaforę ktoś zrozumiał, musi być edukowany. I to jest jeszcze następny aspekt, co zrobić naszym społeczeństwem. On nie będzie społeczeństwo nie będzie edukowane, jeżeli będzie oglądało seriale czy inne programy. Także tu widzę niebezpieczeństwo, co się dzieje. Nawet obserwuję to tu w swojej miejscowości, że 10 lat byłoby mi łatwiej dotrzeć niż teraz. Oni teraz są zamknięci, mają swoje seriale, mają swoje marzenia. Rolnik szuka żony, czy inny. Tylko uściślimy jedną rzecz, bo chyba w mojej wypowiedzi, nie wiem, czy niewiarka także, że to była ten sprzeciw wobec figuracji i ekspresji w przestrzeni publicznej. To nie, rzeźba figuratywna była, jest i będzie. Nie, nie ma sprzeciwu, nie ma pola konfliktu. Natomiast co zrobić z tym, co się dzieje z przestrzenią publiczną, jak ona jest traktowana przez tych, którzy uważają, że no właśnie, że te ekspresyjne postaci, te nadmiernie ekspresyjne realizmy, że to jest właśnie to. No. Nie wiem. Po prostu bardzo trudno jest wskazać pomnik figuratywny w przestrzeni publicznej, który powstał powiedzmy w ciągu ostatnich, nie wiem, 20 lat, o którym można powiedzieć, że jest dobry. I że trafia do współczesnych, nie wiem, do młodych ludzi. Nie wiem, czy ktoś się odważy coś takiego wskazać. Ostatnio zmarł w świętej pamięci profesor Jan Kucz, właśnie z Akademii Warszawskiej. Myślę, że jego realizacje mogłyby się znaleźć wśród tych wskazanych. No może Kucz, ale to raczej związane z samym Kuczem i z tym, że jest po prostu był bardzo znakomitym po prostu twórcą, rzeźbiarzem. Trudno, nie wiem, czy jest pan w stanie wskazać taki pomnik, bo wie pan, pomnik to jest... Znaczy wiem, że chodzi o coś więcej. Tak, bo ja nie mam nic do rzeźby, ja nawet nie mam nic do pomnika, jeśli jest dobry. Ja jak patrzę na pomnik lotnika, to jest wspaniały pomnik. Ja po prostu jak jadę samochodem, czy widzę to jak z dużej perspektywy, on jest dobrze ustawiony, ma kontekst, ja drogę na lotnisko, no po prostu mistrzostwo świata. I on jakby jest i wiadomo z jakiego jest okresu, wiadomo, on jakby, czy pomnik Kopernika przed Polską Akademią Nauk. To są rzeczy, które są zintegrowane z przestrzenią, można powiedzieć perfekcyjnie. Pasują do miejsca, pasują do wielu rzeczy, jakby budzą bardzo dobre skojarzenia. Natomiast takich punktów jest niewiele, to jest bardzo trudno. Można rozszerzyć do 26 lat, 25. Słuchaj, na pomnik Piłsudskiego na placu z Zwycięstwa przed koło budynku Sztabu Generalnego. Łodziany. Na Osi Saskiej. Tak, on budzi we mnie rodzaj takiego szacunku pomieszanego z grozą. To nie jest triumfalistyczny mąż stanu. Ktoś go tam jakoś w prasie kiedyś opisywał tak bardzo negatywnie, że zrobił takiego dziadka parkingowego czy coś. Nie, ja myślę, że to jest jakiś taki pomnik, bym powiedział, też tragiczny, z taką jakąś nutą przestrogi, no, że okej. I też był grabarz demokracji, no. No tak, ale niestety większość pomników, no, mamy taką sytuację, jest wciskana. Mówiąc wprost, no na przykład no,
Na przykład pomnik de Gaulle'a w Warszawie. To jest przykład właśnie wciskania pomników na siłę, bo miasto coś dostało i musi to gdzieś ustawić. Ale tak ogólnie podsumowując rozmowę, no to chyba trzeba stwierdzić, że no trzeba starać się zmieniać proporcje, prawda, abstrakcji i figuracji z naciskiem na bardziej abstrakcyjne myślenie, no mimo że większość ludzi, większość społeczeństwa myśli w sposób figuratywny, a nie abstrakcyjny, no z siłą rzeczy. Pani chyba Kamila, tak. Bardzo tak? Ciekawe wyrażenie, że te rzeźby są wciskane, bo tak jest. Urzędy miasta najpierw każą zaprojektować plac, architektorowi, a potem przed wyborami szukają miejsca, może gdzieś postawić pomnik i przeciąć wstęgę. Tak to wygląda. To upolitycznienie po prostu powoduje słabą też jakość rzeźby. Raz, że jest mało czasu, no bo wybory się zbliżają, nieważne jaka opcja, każda opcja to stosuje. Większość moich pomników leżała później albo u mnie w pracowni, albo w odlewni, bo się zmieniły władze i musiały czekać na najlepsze czasy. A chętnie bym porzeźbił dłużej, a nie parę tygodni, bo było mało czasu. Nie ma myślenia szerszego, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną, żeby od razu przewidzieć, że tam powinna stanąć jakaś forma przestrzenna rzeźbiarska. Ja może pozwolę sobie jeszcze dorzucić przykład pomnika sprzed roku chyba, czy nawet z bieżącego roku, który według mnie jest dobrym przykładem dobrej takiej przyjaznej odbiorcom realizacji. Przykład warszawski. Pomnik Jana Zachwatowicza Badyny stoi przy niedaleko Zamku Królewskiego. Na zewnątrz murów tych pozostałości po murach Starego Miasta. Postać Zachwatowicza w normalnym ludzkim wymiarze, rzeźba jak na moje oko historyczki sztuki dobra, realistyczna, pozbawiona cokołu, jest tam tylko takie wspomnienie o cokole, taka niewielka płyta, która daje pewien dystans, jeżeli ktoś takiego dystansu potrzebuje. I według mnie jest to udana realizacja, która może pokazywać jakieś pole kompromisu właśnie w poszukiwaniu tych różnych interesów i ich zaspokajaniu. Także wydaje mi się, że no jest jakieś pole do negocjacji, tylko pod warunkiem właśnie tej dobrej woli. Tutaj jeszcze wracając, czy pozostając w kontekście Warszawy, to jest miasto, no też mieliśmy tutaj dużo przykładów przywoływanych właśnie, miasto niezwykle nasycone pomnikami już, a z drugiej strony też taka przestrzeń, która cały czas budzi apetyty na te kolejne upamiętnienia, no bo gdzie, w jakiej przestrzeni najlepiej pisać politykę historyczną państwa? No przede wszystkim w stolicy, więc siłą rzeczy Warszawa jest taką przestrzenią tutaj najbardziej newralgiczną. I chciałam podać też, myślę, taki pozytywny przykład rozwiązań, po które sięgnęli samorządowcy i warszawski ratusz. Właśnie wobec tych trudnych decyzji, które musieli podejmować, decyzji, które były też łatwo później podważane, jako że właśnie podejmowane przez aktualne władze miejskie w tym kontekście właśnie politycznym, o którym cały czas tu mówimy i którego nie pominiemy, nie unikniemy. Ratusz warszawski zwrócił się do właśnie takiego szerszego grona ekspertów, współpracowników i stworzono zespół, którego zadaniem jest wspieranie samorządowców właśnie w podejmowaniu decyzji dotyczących kolejnych propozycji upamiętnień w Warszawie. I teraz nie chcę skłamać, ale prawdopodobnie sam prezydent miasta wydał zarządzenie, które reguluje tryb zgłaszania i akceptowania pomników w Warszawie. Więc to jest też pewna odpowiedź na te kwestie, które tutaj były poddawane. Pan Jarosław Kozakiewicz, jeśli pamiętam chyba, wspominał o tym, że przydałoby się jakieś takie odgórne
prawo na poziomie uchwały. Możliwe jest i myślę, że nawet wskazane byłoby właśnie formułowanie takich zarządzeń, być może właśnie na tych poziomach niższych, niekoniecznie od razu centralnym, bo wiemy doskonale, że prawo ustalane centralnie, no przede wszystkim może nigdy tak naprawdę nie powstać, a może też właśnie nie odpowiadać tym specyfikom poszczególnych miejsc. No tutaj Warszawa jest bez wątpienia miejscem wyjątkowym pod tym względem tego zapotrzebowania i takiej dużej presji, która jest wywierana właśnie na to, by te nowe upamiętnienia powstawały. Ustawodawca reguluje zamówienia publiczne pod kątem kwoty, a nie tak. Pod kątem wartości, prawda? I to jest dramat, można powiedzieć. No, bo jak jest poniżej tej kwoty, no to burmistrz sam wie, co jest łatwiej. Mm-hmm. No tutaj tak, jasne. Tutaj jest cała taka jakby złożony wachlarz kwestii, poczynając od tego, czy tego typu realizacje powinny być chociażby rozstrzygane w formie przetargów, prawda? Więc to są już kwestie zupełnie praktyczne, ale które można regulować. I tutaj też pan Mariusz Białecki wspominał o tym kodeksie dobrych praktyk odnośnie konkursów na pomniki. No, i myślę, że trzeba nad tym pracować, podobnie jak takim docelowym, perspektywicznym celem naszych tutaj spotkań jest też opracowanie jakichś takich wytycznych dotyczących rzeźb, czy działań, czy obiektów właśnie w przestrzeni publicznej. Zawsze pozostaje otwarte pytanie, na ile te kodeksy, te dobre rady, te doświadczenia będą później brane pod uwagę w praktyce. Kamilo, czy mamy jeszcze coś do dodania? Bo jest już 15:07. Właśnie, ja to przepraszam, ale muszę się już chyba wyłączyć, bo mnie tutaj bombardują telefonami, bo wcześniej się zabawiłem. Nie no. Myślę, że poruszyliśmy większość takich ważniejszych kwestii i bolączek, więc no, trzeba to jakoś zebrać razem i ustalić pewne proporcje, jeśli chodzi o podejście do tworzenia kodeksu, co będziemy robić wkrótce. Jeśli będziemy mieć jakieś dodatkowe pytania, to będziemy się kontaktować może. Bez wątpienia, natomiast też do Państwa takie ostatnie słowo i prośba moja ogromna do naszych prelegentów dzisiejszych. Prośba techniczna o dostarczenie nam tekstów, chociażby konspektów Waszych dzisiejszych wystąpień, które też będą dla nas bardzo pomocne w opracowywaniu tych dalszych kroków. A też powiem dla zachęty, że mamy nadzieję i będziemy robiły tutaj z Kamilą bardzo wiele w tym kierunku, żeby też takim efektem naszych spotkań była jakiegoś rodzaju publikacja. Także jest nadzieja, jest chęć, tylko bardzo prosimy też o dalszą mobilizację. A za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękujemy. Czy mogą być to prezentacje, tylko spytam. Nie tekst, tylko prezentacja. W formie pliku tak. Jakiego? W PowerPoincie. Ale jeśli nie, to może być tekst równie dobrze, tylko po prostu prezentację to znaczy mam już gotową. Lepiej byłoby, żeby można tekstowo. Było taki tekst skopiować też. Dobra, dla nas. Dobrze. Okej. Okay. Ale prezentacja też może być. Obok, jednocześnie. Dobrze. Widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Machamy sobie rączkami. Tak? Dziękujemy. Do zobaczenia. Miło było. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo.